dziękuję za zaproszenie. Co będzie się działo przez 90 minut? Będzie o wychowaniu, będzie o problemie przemocy rówieśniczej, czyli takich sytuacji, gdzie w grupie, w klasie, ale to nie musi być klasa, to może być jakiś klub, znaczy zespół klasowy, to może być młodzież, nie wiem, zrzeszona w klubie sportowym, harcerstwo. Dzieją się takie rzeczy, że jedni młodzi ludzie robią innym przykre sprawy, tak? I często robią tak przykre, które się kończą naprawdę tragicznie, czasami mniej przykre. Na kontinuum gdzieś tam na końcu jest przemoc, tak? Ale przed przemocą też mogą być różne inne przykre sprawy. Temat jest potrzebny, tak? I na pewno znany i na pewno się o nim dużo mówi też medialnie, a my o nim będziemy mówić trochę inaczej. Zaraz Państwu powiem jak. No właśnie, będziemy mówić o korzeniach. Takie ładne zdjęcie. Korzenie zwykle nie widać, tu widać, tak? Jak rozumiane korzenie? No bo zobaczcie Państwo, z jednej strony korzenie, czyli z czego wynika problem. Na przykład często jak się mówi o agresji, to na pewno Państwo słyszeliście, mówi się, nastąpiło zezwierzęcenie tych ludzi, że komuś coś robili, tak, jak się mówi. Albo się mówi, zachowują się gorzej niż zwierzęta. Zwierzęta by tego nie zrobiły, nie potraktowały, by tak innego zwierzęcia ludzie potraktowali. Więc z jednej strony powiem Państwu trochę o tym, że możemy mówić o jakichś biologicznych podstawach, ale właśnie ważna rzecz. Nie powiem sobie dlatego, że wymyśliłem, że to jest taka konferencja, tylko ci, którzy się zaczęli tym zajmować, sami zaczęli mówić najpierw o biologicznych podstawach, ale powiem Państwu konkretnie o jakich, bo to jest dość ciekawe. I wbrew pozorom można się z tego dużo nauczyć. Nawet w takiej perspektywie później humanistycznej, jak coś z tym chcemy robić. Z drugiej strony możemy mówić o podstawach takich nie biologicznych, a podstawach takich związanych z mechanizmami społecznymi. Zobaczcie Państwo, mechanizmy działają, a ich nie widać, tak jak korzenie, nie? Widać efekt, że coś się dzieje. A dlaczego? A potem przychodzi socjolog, bierze szkło powiększające, mówi, to ja wam wytłumaczę, dlaczego to się stało w tej grupie, dlaczego to nastąpiło i tak dalej. No ale właśnie, zobaczcie Państwo, to są teorie i my jesteśmy wszyscy, chcemy znać teorie, albo chcemy, ale też potrzebujemy czegoś więcej. Zobaczcie Państwo, łatwo jest mówić o tych problemach na poziomie teoretycznym, tylko i w ogóle jest wiele rzeczy dobrze rozpracowanych w pedagogice, w wychowaniu na poziomie teoretycznym. Mi się zawsze przypomina taki dowcip, on jest taki dziwny, ale jest dowcip dotyczący niby czegoś innego, to jest dowcip dotyczący rozmowy o pracę, gdzie pyta, ten prowadzący wywiad pyta tego kandydata do pracy, mówi, jaka jest Pana największa wada? On mówi, moja wada? Udzielam poprawnych semantycznie, ale kompletnie niepotrzebnych, bezużytecznych odpowiedzi. A on mówi, czy może Pan podać jakiś przykład? A tamten mówi, mogę. Tak często działa właśnie, słuchajcie, tak często działa właśnie teoria, tak? Że mówimy, no dobrze, już wiem dlaczego, już znam wyniki badań na przykład, które tą teorię potwierdzają, ale ciągle nie wiem, co z tym zrobić. I tak często jest z tą przemocą rówieśniczą. Na przykład ja byłem na wielu konferencjach tego dotyczących, gdzie ktoś pokazywał dużo wykresów, pokazywał wiele różnych badań, mówił, zobaczcie, tu ten problem występuje w takiej grupie, a w starszej grupie taki, a w młodszej grupie taki, a tu na wykresie pokazuje, że rośnie, a tu pokazuje, że maleje. I w końcu, jak już się zbliżał koniec konferencji, to już nie było czasu i on mówi, widzicie, że jest problem? No tak, no to przeciwdziałajmy. Nie? I wszyscy wychodzili i musieli przeciwdziałać, tak? I to nie jest takie łatwe. Znaczy inaczej, łatwo się o tym mówi na poziomie wyjaśniania i takim poziomie opisu, natomiast jak przychodzi do rozwiązań, to się często okazuje, że król jest nagi, a ja będę wracał do tego wątku, nie w tym momencie, ale będę wracał. Jak to się wszystko zaczęło? Zobaczycie Państwo. Jest bardzo znany człowiek, Konrad Lorenz, taki austriacki ornitolog, zoolog, się mówi o nim, bardzo znacząca postać zresztą, laureat Nagrody Nobla. On napisał książkę on aggression, ale on też, jest w Polsce tak zwane zło wersja tej książki wydana. I chcę Państwu powiedzieć, że on dość ciekawą rzecz opisał tam, interesującą nas z punktu widzenia ludzi. Ale wiecie Państwo jak, on już pokazuje. Otóż on opisał tak zwane zjawisko, właśnie nawet nie powiem jeszcze nazwy, powiem jakie zjawisko. Bywa tak, że na przykład są takie zwierzęta, jakieś ptaki, na przykład gęsi, dzikie gęsi. I one są atakowane, potrafią być zaatakowane przez jakiegoś drapieżnika, na przykład puchacza. I on opisał coś takiego, że jak gęsi znajdują puchacza w dzień, wtedy, kiedy puchacz nie poluje, to potrafią zaatakować tego puchacza i go kompletnie znękać, nadlatywać taką falangą na niego wszystkie naraz i potrafią zaszczuć tego puchacza całkowicie, tak, że on musi uciekać, chronić się, zostaje kompletnie zadziobany, zastukany i tak dalej. Czyli takie zjawisko, gdzie słabsze osobniki potrafią w grupie tego drapieżnika, nawet silniejszego teoretycznie od nich tak załatwić. On jeszcze ciekawsze opisuje historię, mówi, że to nawet dotyczy lisa. Opisuje nawet, że zebry potrafią tak zrobić lampartowi.
To się może wydawać niemożliwe, że złapią tego Lamparta, prawda, i potrafią to zrobić Lampartowi. Wiele zebr naraz i go tam zakopać i tak dalej. I on opisał nawet przygody ze swojego życia. Mówił, jak to kiedyś wybrał się z jakimś swoim jamnikiem na wycieczkę i otoczyły go takie półdzikie świnie, które go zaatakowały, tak, poczuły się w stadzie silniejsze, podeszły, zaczęły go okrążać, pokazując tutaj szable, tak, i tak dalej, i tak dalej. Czyli co on pokazał? Pokazał, że istnieją w takich biologicznych historiach sytuacje, w której dużo osobników tego samego gatunku potrafi zaatakować jakiegoś innego osobnika, takiego, który ich zaczepił, drapieżnika, pozornie silniejszego, ale słabszego. To jest zdjęcie to pokazujące, tak? Gdzie mamy do czynienia z drapieżnym ptakiem właśnie, który musi się salwować ucieczką, bo został zaatakowany przez przeważającą liczebnie jakby tutaj stado ptaków. Ktoś powie, no i co z tego? No i co z tego, ktoś z Państwa zapyta? No to ja powiem Państwu, dlaczego o tym mówię. Nie dlatego, żeby tak teoretycznie to pokazać, bo tak, to jest trochę inna sytuacja, niż jak coś się dzieje wewnątrz tego samego gatunku, tak? No bo co, mamy inny gatunek, zaatakował tam lis, czy tam jakiś puchacz, jakiś taki wróg, że tak powiem, z innego gatunku, ale ważny element, ja będę do niego wracał, ta grupa przeciwko temu słabemu. Natomiast nieco później, kilka lat później, Peter Paul Heinemann, lekarz, ale taki z zacięciem humanistycznym. No właśnie, zobaczcie Państwo, jak pięknie czasami u naukowca życie potrafi jakby wpłynąć na to, czym się zajmuje. On był ojcem adopcyjnym małego chłopca czarnoskórego, który miał straszne kłopoty z rówieśnikami. Był przez grupę rówieśników molestowany, nękany, brzydko traktowany. Piękne zdanie powiedział. Dzielę to doświadczenie z innymi rodzicami, których dzieci znacząco odbiegają od rówieśników. Ale co on zrobił? Poczytał sobie pracę Lorenza i nazwał to mobbingiem. Normalnie wziął z tych badań biologicznych słowo i powiedział, to jest to samo. Ale chwila, nie do końca. Dziecko, które trafia, no nie jest innego gatunku, tak? To się dzieje wewnątrz grupy dzieci, no z tego samego, z tej samej grupy, z tego samego gatunku. Co było podobne jedynie? Ta grupa. Czyli on zauważył, że często grupa się łączy, i grupa jakby znajduje sobie jedną etatową ofiarę, tak? Przylepia jej na plecy naklejkę z napisem ofiara. I ten Heinemann to był pierwszy człowiek, który użył określenia mobbing, biorąc z nauk biologicznych do społecznych. No to przyjrzyjmy się jeszcze bliżej. Zobaczcie Państwo, jakie piękne zdanie. Osobnik omega. Wszyscy słyszeli o samcu alfa, nie? To jest takie częste, się tak używa w literaturze, wszędzie. Samiec alfa. Osobnik omega? Druga strona medalu. Najsłabszy w stadzie. Jakby tamten jest etatowym przywódcą, jest hierarchia, na przykład watacha wilków jest, tak? Jest hierarchia i tu mówimy samiec alfa, tak? Czy u szympansów na przykład. Osobnik omega? Wszędzie w hierarchicznych watachach, na przykład wilków, takich drapieżnych zwierząt, też znajdziemy takiego. Czyli tamten jest etatowym przywódcą, a ten jest etatowym popychadłem, etatowym najgorszym, etatowym najsłabszym. I zobaczcie Państwo piękny opis w języku angielskim, ja go z grubsza nie będę tłumaczył, ale Państwu opowiem. Piękny blok człowieka, życie z wilkami, który obserwuje, żyje blisko watachy wilków i opisuje pięknie na tym blogu, można sobie gdzieś zapisać, jak ktoś czyta po angielsku, naprawdę opisy są cudowne, są niby naukowymi opisami, ale też literackimi pięknymi. I on opisuje wilka, który się nazywa Lakota. I mówi tak, popatrzcie, co tu jest napisane. Wielki, często większy niż inne wilki w stadzie wilków. Duży, wielkie łapy, wielki pysk i tak dalej, okazuje się, że jest etatową ofiarą. Chodzi ciągle podkulony, z podkulonym ogonem, ze spuszczoną głową i są co chwila różne sytuacje, w które inne wilki, nawet młodsze od niego, okazują mu lekceważenie. Wchodzą na niego, wypędzają go, odpędzają go od jedzenia, gryzą go, robią mu różne tam rzeczy i on jest właśnie tym zwierzęciem, tym osobnikiem omega, tak? Czyli można by powiedzieć, że wszędzie w tych hierarchicznych, prawda, w tych hierarchicznych jakby grupach zwierząt, takich stadnych, tak, ale hierarchicznych, te, które mają strukturę hierarchiczną. Nawet pytałem Marka Kaczmarzyka, że to jest różnica, tak, że u ptaków jest, żyją w grupie, ale nie ma tej struktury hierarchicznej, a u wilków jest, dlatego się używa innej nazwy. Natomiast rzeczywiście tam wszędzie jest też ten najsłabszy osobnik. Czyli co? To się jakoś ewolucyjnie opłaca, nie?
No to jak Lorenz to tłumaczy tak klasycznie, to on mówi, to się opłaca. Bo na przykład jak ta hierarchia jest jasna, to się na przykład nie biją. Wiadomo, kto się ma wycofać. Nie ma ciągle wyniszczających walk, bo przychodzi ważniejszy do mniej ważnego i mówi, spływaj. No to ten spływa. I się nie gryzą na przykład i nie tracą energii, czy czegoś nie robią. Czyli on mówi, no niestety, ale ewolucyjnie to jest potrzebne. Bez tego nie byłoby nam tak nie byłoby dobrze żyć tym hierarchicznym grupom. Jakie pytanie? Na ile to jest prawda o nas? Tak? Pytanie, na ile to, co tutaj, no bo bardzo łatwo powiedzieć, możemy znaleźć podobieństwa. Jakbyśmy tu podstawili, no nie mamy tam ogona czy czegoś, nie? Ale jakbyśmy tu podstawili dziecko takie w grupie źle traktowane, nie? Chodzi ciągle na boku, ze spuszczoną głową, ci do niego wyskakują, ten mu zrobi taką przykrość, ten go kopnie, ten go zwyzywa, ten coś zrobi. No to można by było powiedzieć, zresztą to jest tak opisane trochę personalnie, z imię nadane ten wilk, że tam jakbyśmy trochę zmienili jakby części ciała, to moglibyśmy powiedzieć, to jest opowieść nauczyciela ze szkoły, nie? No biedy, można by tak było zrobić wobec jakiegoś dziecka, że obserwuje na boisku, obserwuje na korytarzu, obserwuje na wycieczce, takie właśnie rzeczy, tak? Że grupa go tak traktuje, że są sytuacje, w której go odganiają, w której go nie zapraszają, w której mu robią przykrości, plują na niego, kopią go, biją, wyzywają, brzydko go nazywają i tak dalej. No właśnie, kuszące, nie? Co jest kuszące? Na przykład kuszące jest powiedzieć, te wyjaśnienia są stare jak świat i to jest prawda. Zresztą zobaczcie Państwo, często się tak mówi, że gdzieś to zło wobec innego człowieka jest w naturze ludzkiej, bo z jednej strony profesor Dylak opowiada o tych takich bardzo wyrafinowanych metodach pomiaru tego, co się dzieje w mózgu, a z drugiej strony ciągle spotykamy w wojennych sytuacjach rzeczy takie jak w jaskini, nie? Gdzie ktoś kogoś nęka, niszczy, jest agresywny, destruktywny totalnie i tak dalej. Przemoc taka wewnątrzgrupowa, nie? Była obecna właściwie we wszystkich kulturach, wszędzie, raz tak się przejawiająca, raz inaczej, raz mocniej, raz słabiej. Natomiast nie ma takich miejsc, gdzie ona się nie pojawia. Zresztą ja o tym powiem, jak zaraz do szkoły wrócimy, no bo oczywiście za chwilę znajdziemy się w szkole, na razie tutaj wśród wilków, ale za chwilę znajdziemy się też w szkole. Co to daje? No właśnie ci, którzy to tłumaczą tak typowo biologicznie, mówią, że daje jasną hierarchię ta sytuacja, tak, że dzięki temu takiemu wyznaczeniu, kto silny, kto słaby, kto ważny, kto nieważny, kogo trzymamy w grupie, kto jest poza grupą, dodaje hierarchię. Mówi się o kanalizacji emocji. Tam często na przykład opisuję takie sytuacje, też na tym blogu o wilkach, opisuje człowiek sytuację, gdzie na przykład w sytuacjach coś złego się działo, wszyscy byli podminowane, były osobniki, to on był takim pierwszym, na którym można się było wyżyć, czy coś się działo właśnie dla zabawy, czy jakieś takie napięcie pojawiało się, tak? To pierwszy był osobnik, na którym można było się wyładować, nie? Taki bym powiedział etatowy worek do bicia, worek bokserski do bicia, ale często to były sprawy rytualne. Na przykład oni mówią, że bardzo często on nie był traktowany tak bardzo podle, tylko tak bym powiedział rytualnie podle, tak dla zasady, tak? Symboliczne pewne elementy następowały jakby potraktowania w ten sposób człowieka. No to coś Państwu powiem, a to jest super ważne. Kusi. Kusi, ale nie skuśmy się za bardzo. Ktoś powie, dlaczego się mamy nie skusić za bardzo? Na te wyjaśnienia biologiczne też przemocy rówieśniczej wśród dzieci. Po pierwsze, dlatego, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że jak coś jest w naturze, to nie ma zmiłuj się, że coś z tym się zrobi. No bo to wiecie, natury się nie oszuka, niektórzy mówią, tak? Czyli mogę powiedzieć na przykład, że okej, no to jest normalne i jakby znormalizować to kompletnie, tak? Mogę powiedzieć, tutaj się nic nie różni, no i mamy trochę, ubieramy się w przeciwieństwie do wilków, robimy różne rzeczy, ale zobaczcie, to są te same mechanizmy, nie można temu za bardzo zapobiec i czegoś z tym zrobić. Ale jest drugi problem. Czasami to możemy nawet wyjaśniać, że to jest nawet potrzebne. Myślicie Państwo, że ja nie słyszałem w życiu w praktyce takie rzeczy? Oczywiście, że słyszałem. Na przykład ucząc wiele lat ludzi, którzy pracują na przykład w placówkach penitencjarnych, tak? W których na przykład potrafi ta hierarchia być bardzo wyraźna, gdzie ci na dole zwani cfelami czy poszkodowanymi są wręcz traktowani no, jako najgorsi, tak? Jakoś tam wykorzystywani, seksualnie obrażani, znieważani i tak dalej. A ci z kolei grypsujący najwyżej. Właściwie co system penitencjarny gdziekolwiek na świecie, to się różnie te podgrupy nazywają, ale jest taka strategia, ratyfikacja w tych zamkniętych placówkach, zresztą nie tylko w penitencjarnych, ale w penitencjarnych to widać najmocniej, to wiecie Państwo, że spotykałem nieraz ludzi, na przykład wychowawców zakładu poprawczego, którzy mówili, bardzo dobrze, że to jest,
to mi trzyma porządek w zakładzie, to oni sobie między sobą załatwiają różne rzeczy. Bardzo dobrze, to jest pozytywne zjawisko. To powinno być, to jest potrzebne, tak? Albo spotykałem takich z łezką w oku mówiących na przykład ludzi, co pracują długo w więziennictwie, którzy mówili, kiedyś to były czasy, jak to tak wyraźnie było podzielone, było wiadomo, kto jest ważny, kto nieważny pod celą, to było, porządek był w kryminale, a teraz jest kompletny bałagan, nie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście my tak nie powiemy tak mocno, natomiast niektórzy mogą powiedzieć co? Ojejku, no hierarchia zawsze była, są dzieci bardziej popularne, bardziej lubiane, mniej lubiane. Co tu zaczarować wiele w tej sprawie, nie? Czyli bardzo łatwo, kiedy tak wyjdziemy za mocno, ja nie mówię, żeby to zignorować, bo to jest nam bardzo potrzebne, ja będę do tego wracał za chwilę, jak będę nawet o praktycznych rzeczach mówił. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, żebyśmy uważali, bo jak się właśnie za bardzo skusimy, to za łatwo możemy znormalizować i wiecie Państwo, co możemy za łatwo zgubić? Inne czynniki, które się pojawiają u ludzi, bo te niewątpliwie się pojawiają. No wiecie Państwo, co przemawia za tym, że się pojawiają? Że właściwie problem przemocy takiej rówieśniczej był obecny, jest opisany w literaturze. Dickens opisuje gdzieś tam w Olivera Twista takie sytuacje, tak? Czy gdzieś, znaczy inaczej. To nic nowego nie jest. Jak ja pytam nauczycieli, czy tam jak chodzili w dawnych czasach, niektórzy tak mitologizują przeszłą szkołę. My to się szanowaliśmy i dobrze traktowaliśmy, teraz to ta młodzież się tak traktuje, nie? To tak lubię taką amnezję, nie? Jak tak wszyscy mówią, nie, bo to jest taki rodzaj amnezji, gdzie po prostu nic nie było, tylko szanowaliśmy siebie i nauczycieli, tak? Mówiliśmy sobie dzień dobry. To ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że tak nie było, bo jak pytam, takie kartki daję ludziom, żeby pisali TN, tak, nie, na kartkach i wrzucali do pudełka z powrotem i liczę te kartki, to powiem Państwu, że w przeciętnej grupie nauczycielskiej bez względu na staż, to jak pytam o bycie świadkiem takiej poważniejszej przemocy rówieśniczej, to 70-80% to jest klasyka, tak. Jak z młodzieżą pracuję obecnie, to jest bardzo podobnie. Znaczy po ludzku mówiąc, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy takiego słowa, czy innego używali, to jak stare są grupy rówieśnicze, na przykład, bo to nas głównie interesuje, tak problemy z relacjami, często poważne i problemy z tym, że w ramach grupy ktoś kogoś źle traktuje, krzywdzi go i tak dalej, są i były i pewnie będą w jakiś sposób obecne. O tym jeszcze powiem, czy będą, ja bym uważał. Bo ja Państwu powiem, czemu można zapobiec, a czemu nie. Bo to też trzeba być realistą w tej sprawie dość dobrym. No dobra. No to do szkoły wracamy, bo nas nie interesuje. Tam to pamiętajmy. To są te korzenie, nie? Te korzenie na razie rozumiane jako korzenie biologiczne. Później będą korzenie rozumiane jako mechanizmy pewne z psychologii społecznej, ale to za chwileczkę. Natomiast słuchajcie, gdzie ten parasol? To jest taki, pod parasolem się zwykle mówi, dużo się rzeczy mieści, szczególnie jak parasol jest duży. To ten jest bardzo duży. Bo to jest taki parasol, pod którym się mieszczą już konkrety. Czyli konkretne rzeczy, które jeden młody człowiek, czy to jest przedszkole, czy to jest podstawówka, czy to jest gimnazjum, czy to jest szkoła ponadgimnazjalna, czy to są studia nawet, to są konkrety, które jeden młody człowiek może zrobić drugiemu. I ktoś powie, no to przecież te konkrety to są takie oczywiste, o czym tu gadać i tak dalej. A właśnie jest o czym gadać. Dlaczego? Dlatego, że pod tym parasolem mieści się bardzo dużo konkretnych czynów, które polegają na krzywdzeniu kogoś innego, czyli takich konkretnych rzeczy, które robi X, żeby Y cierpiał. Ktoś powie, no to przecież to wszystko wiemy, o czym tu jest rozmowa. Jest o czym gadać. Powiem Państwu dlaczego. Ja to pytanie, co może zrobić jeden drugiemu przykrego, zadawałem wielu grupom. Takim jak tutaj, jakbyśmy mieli dużo czasu, bym zadał. Zadawałem je konkretnym zespołom klasowym dzieci. Zadawałem je specjalistom, spece z całej Polski, z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadawałem je ludziom z WDN-ów na przykład, którzy tam zajmują się tymi problemami. Zadawałem je policjantom to pytanie, grupa policjantów wielka. Zadawałem to pytanie dzieciom młodzieży starszej. Zadawałem to pytanie w bardziej takich zbójeckich gimnazjach, gdzie tam jest po 5 z nadzorem kuratora w jednej klasie. Ale zadawałem też w super gimnazjach, gdzie jest 1 z nadzorem kuratora w całej szkole, nie? To są inne szkoły, nie? Się mówi, jak jest w gimnazjum. To w którym z tych dwóch, nie? No bo tak się mówi, tak się lubi mówić, jak jest w danym typie szkół, nie? To, i często na podstawie jakiegoś przypadku, czy jakiejś jednej placówki. I chcę Państwu powiedzieć, że zależnie komu się zadaje, to różnie ludzie odpowiadają. U dzieci można zauważyć pewną prawidłowość wiekową. A u dorosłych? A no właśnie, z czego wynikają różnice u dorosłych między odpowiedziami?
Bo jak się pyta w miarę każdego albo wielu ludzi, no to dobre, zacznijmy od najmłodszych dzieci. Może ktoś zrobić eksperyment i zapytać, jak ma dziecko w wieku przedszkolnym, czy 1-3, to możecie Państwo zapytać, co jeden może... Proste pytanie mu zadać. Jak czasami ktoś komuś zrobi krzywdę w grupie czy w klasie, to co on mu takiego może zrobić konkretnego, przykrego? Żeby on powiedział konkretnie, wymienił to. Dzieci najmłodsze wymieniają rzeczy absolutnie konkretne i najczęściej związane z agresją fizyczną. Uderzył, walnął, kopnął, uszczypnął, szczelił mu plaskacza, przydusił go, leżał na nim, przewrócił go, podstawił mu nogę i tak dalej. To jest i związane z okresem rozwojowym, gdzie się myśli konkretnie. Czasami wymieniają też trochę przezywania i brzydkiego mówienia, ale to musi być konkret. Robienie czegoś. Na czym polega agresja? Robieniu czegoś. Najczęściej czegoś fizycznego, zniszczył mu coś, zabrał mu coś, czy konkret. I to najczęściej konkret związany z działaniem fizycznym, czasami z działaniem słownym. Ale musi być w tym konkret. I tak mówią najmłodsze dzieci. Czy myślicie Państwo, że zdarzają się grupy na przykład rad pedagogicznych, które tak na gorąco zapytane odpowiadają podobnie? Zdarzają się. Byłem wielokrotnie w takich radach, gdzie są ludzie pracujący w 1-3, czyli z dziećmi w tym wieku i zapytani ludzie, tak jak jest więcej czasu, nie? To właściwie wymieniają to samo, co te dzieci. Ktoś powie, to, czy wszystko wymieniają, no to zaraz o tym powiemy. Ale wiecie Państwo, czemu to jest ważne? Myślicie Państwo, że dziecko, żeby się dowiedzieć o tym, co jest niewłaściwym działaniem czy przykrym działaniem, to bierze na przykład takie z przedszkola, czy z 1-3, bierze na przykład książkę psychologiczną i mówi, sprawdzę definicję agresji. Nie. To, co uważa, jakie ma poczucie, że jest działaniem niewłaściwym wobec kolegi, no to kieruje jego zachowaniem, nie? Na przykład jak bije kogoś, nie? I to mówi, pani idzie, no to przestaje, nie? I uciekają, czy przestają, czy udają, że nie robili, czy się nie przyznają, czy tam coś robią innego. A co z tego wynika, jak się pyta ludzi tak na gorąco, nie? No właśnie, co wynika? Oczywiście, jakbyśmy mieli 3 godziny, to byśmy wszystko wymyślili, co jest na świecie. Ale to, co się mówi na gorąco, to jest to, co się też widzi na gorąco tak na co dzień. Czyli jeżeli w jakiejś radzie pedagogicznej ktoś wymienia, kopnął, uderzył, popluł, popchnął, rozwalił mu kurtkę, wyrzucił mu buty, do śmietnika coś zrobił czy coś, to są pewnie rzeczy, które się widzi na co dzień i na które się reaguje. I być może na inne też, ale gdzieś dużo dalej, w dalekim stopniu i tak dalej. Do czego wrócę za chwilę. Jak się wchodzi do gimnazjalistów, czyli już takich nastolatków, którzy już są mniej konkretni, nie? Już wchodzą w inny etap rozwoju, myślenia i tak dalej, to wiecie Państwo, że w klasie, w której zapytam każdego, to rozkład już jest całkiem inny? Na przykład znacznie mniej już jest w większości gimnazjum, oprócz jakichś nietypowych, gdzie jest więc bardziej zbójecko, tak? Ale w większości już słyszy się głównie o słownej, o werbalnej. Tak, powiedział mu coś tam, nazwał go, jakoś przezwał go. Wcale niekoniecznie wulgarnej, bo bywa, że słownej takiej bardzo wyrafinowanej, o, jak się jest w takim dobrej, renomowanej szkole typu liceum, gimnazjum, to często mówią o takiej słownej przemocy, czy agresji jeszcze na razie, tak powiedzmy, takiej bardzo wyrafinowanej, że ktoś nie mówi ty daunie, ty cwelu, ale mówi piękne słowa, tylko takie, że po prostu gorzej wbija tymi słowami w ziemię, niż jakby miał powiedzieć bezpośrednio, o co mu chodzi. Co jest czasami lepsze, tak nawiasem mówiąc. Bo się to załatwia szybko i jasno, a nie ma dużo niedopowiedzeń i różnych innych rzeczy. Czyli werbalna to wcale nie muszę usłyszeć słów powszechnie uważanych za obraźliwe, chociaż tak się to czasami stereotypowo mówi. Wiecie Państwo, że to nie jest przypadek? Bo badania to bardzo potwierdzają, o czym zaraz powiem, bo powiem, dlaczego tak się dzieje. Czym bardziej się idzie do starszych, ja na przykład byłem w wielu liceach i pytałem ludzi w klasie, w zespole klasowym, to bywają klasy, gdzie właściwie nikt nie powie o fizycznej, nikt nie wymieni, a wszyscy się wypowiedzą. Bo bywają takie miejsca, gdzie prawie w ogóle nie ma fizycznej, co nie znaczy, że nie ma przemocy rówieśniczej, tak? Mimo, że paluchem nikogo nie dotyka, ani kopniaka mu nie sprzedaje, tak? Czyli czym starsi, tym bardziej wymieniają tak. Czy wymieniają inne rzeczy? Dużo rzadziej. Na przykład dużo gimnazjalistów wymienia internetowe rzeczy. O właśnie, nie? Czy internetowa agresja to inna agresja? Też o tym za chwilę coś powiem. Ważnego zresztą, ale pokażę najnowsze wyniki badań, jeszcze gorące, gdzie robiliśmy wywiady ze sprawcami i ofiarami. Takie dość pouczające, myślę, że się mogą Państwu spodobać. Natomiast, chociaż dotyczą trudnego tematu i trudnych badań w ogóle, bo wiecie Państwo, pogadać sobie godzinę ze sprawcą, żeby chciał jeszcze opowiedzieć różne ciekawe rzeczy, nie jest tak łatwo, nie? Bo to jest temat drażliwy dla kogoś, kto kogoś skrzywdził, czy narobił mu kłopotu, czy coś zrobił. Więc to nie jest tak, to nie są też łatwe badania, a my robimy bezpośrednie wywiady. Tam godzinę siedzimy, czy pół godziny z takim kimś, kto gada. Pokażę Państwu wypowiedzi, to zobaczycie, co mówią ci ludzie i jak to się dzieje, że tak mówią. No dobra, posłuchajcie dalej. Mówią o tej cyber, czasami wymieniają coś jeszcze innego, ale są rzeczy, które są masowo niewymieniane. Zaraz Państwu powiem, jakie to są.
popatrzcie, to spróbujmy to jakoś uporządkować i trochę Państwu powiem tak na podstawie metaanaliz, czyli badania się robi już dużo lat, więc powiem Państwu, czego się dowiemy. Fizyczna. Fizyczna rzeczywiście w badaniach ilościowych, gdzie się pyta, czy robiłeś koledze czy koleżance z klasy, albo się pyta, czy doświadczałeś, to jak się robi metaanalizę, czyli wrzuca się do wielkiego pudła wszystkie wyniki badań i się wyciąga to, co wychodzi we wszystkich, to wszystkim osobom na świecie, oprócz w Polsce Instytutu Badań Edukacyjnych, wyszło, że fizyczna wraz z wiekiem maleje. Więc ja bym raczej wierzył temu, co wychodzi wszystkim, tak? Czyli fizyczna wraz z wiekiem spada. I dlatego uczniowie zapytani wprost jej nie wymieniają, czym starsi, czy rzadziej wymieniają. Nie znaczy, że znika do zera, ale jest jej mniej. Dlaczego? Po pierwsze, inaczej nawet patrzymy na to rozwojowo i jako problem, tak? Nie widzimy większego problemu, jak się pobije czy poszarpie dwóch pierwszoklasistów w pierwszej klasie podstawówki. Znaczy widzimy jakiś problem, ale powiedzmy nie siejemy wielkiej paniki, ale jak już dwóch gimnazjalistów się weźmie za głowy fizycznie, czy dwóch pobije, to już robimy z tego grubszą często aferę, nawet prawne jakieś sytuacje zaczynają wchodzić w grę, czy poważniejsze, nawet przy takiej sytuacji. Czy nawet inaczej do tego podchodzimy. I fizyczna bez względu na grupę wiekową jest wyższa u chłopców. To znaczy, jakbyśmy zobaczyli słupki wszystkich badań zrobionych na świecie od iluś tam lat, to byśmy zobaczyli wysoki słupek fizyczny u chłopców, niski u dziewcząt i ta różnica jest duża. Co prawda badania podłużne pokazują, że dziewczyn jest coraz więcej jest fizycznej, ale do chłopców mają jeszcze ho-ho-ho daleko, tak? Natomiast w perspektywie dłuższej czasu dziewczyny częściej wchodzą w fizyczną. Słowna. Słowna wraz z wiekiem rośnie. Można by powiedzieć, zamienia miejsce werbalne, czyli mniej jest, znaczy fizycznej. Mniej jest fizycznej, więcej jest słownej. I to też oddają te moja praca bezpośrednia z młodzieżą, nie? Że tak się właśnie dzieje. I słowna też jest wyższa u chłopców we wszystkich grupach wiekowych, ale tu już nie ma takich kolosalnych różnic między chłopakami a dziewczynami. Cyber, bo na razie zestawmy tą relacyjną. Cyber. Cyber. Cyber jest dziwna. Na dwa sposoby dziwna. Pierwszy jest taki, że nie ma jednoznacznej zasady rośnie, maleje wraz z wiekiem uczniów. Raczej ma takiego grzybka. Mało w podstawówce, dużo w gimnazjum, mało w ponadgimnazjalnej. Czyli cyber, można by powiedzieć, wszystkie badania pokazują w europejskich krajach, że cyber jakby ma swoje apogeum częstotliwości w tej gimnazjalnym. I najtrudniej powiedzieć, czy chłopcy, czy dziewczyny. Dlaczego? Bo badania są niejednoznaczne. W jednej trochę więcej chłopców, w drugiej dziewcząt, w trzeciej porówno. No ja bym powiedział najbardziej zrównane grupy. Najbardziej zrównane grupy. Ha, została dziwna relacyjna. Coś Państwu powiem. Czemu została na końcu? Bo gwarantuję Państwu, że tutaj by była najrzadziej poruszana, chociaż pewnie by była. By w takich radach pedagogicznych, czy takich grupach specjalistów, w których nikt nie wymienia relacyjnej. Czemu? Bo to jest taka agresja, której praktycznie nie ma nawet z definicji. Bo zobaczcie, agresja się kojarzy z robieniem czegoś. Komuś coś ktoś robi. Co mu robi? Bije go, kopie go, pluje go, zabiera mu buty i mu wyrzuca je do kibla, nie? To jest agresja, nie? Robi coś, przezywa go, brzydko mówi, wszedł mu na matkę, by ktoś powiedział w niektórych środowiskach, nie? I mówi coś o jego matce, czy tam coś robi. Pisze na niego brzydkie rzeczy w internecie i go obraża i wysyła jego zdjęcia. Czyli da się co zrobić? Opisać zachowanie tego agresora. Ale opisać je w formie zachowania czynnego, zadawania cierpienia. Relacyjna to jest taka, której nie ma, bo polega na nierobieniu nic. Polega na wykluczaniu z grupy, wykluczeniu działań. Wiecie Państwo, co najczęściej robiono temu wilkowi? Nie gryziono go, nie wypuszczano mu krwi, nie szarpano go za nogę. Wyganiano go z różnych rzeczy. Nie jadł, nie bawił się, nie spał w tym miejscu, w którym inni spali, gdzie było zimno. Był przeganiany z miejsca na miejsce, ale czynnej agresji było mało, bo by go zabili prędzej czy później, tak? Gdyby była czynna agresja. Czyli najczęściej relacyjna polega na właśnie wykluczaniu z grupy. My jesteśmy wilkami, ale to polega na tym, że na przykład dzielimy się, podzielcie się na zespoły trzyosobowe, nie? Wszyscy się dzielą, zostały dwa dwuosobowe zespoły, stoi na środku ktoś i nikt go z tych dwuosobowych zespołów nie woła. Bije go ktoś? Nikt. Przezywa go ktoś? Nikt. Piszą na niego w internecie? Nie. Tylko go nikt nie woła. Kiedyś widziałem pamiętnik chłopca, który napisał w pamiętniku, wolałbym, żeby mnie bili, niż żeby mnie traktowali jak powietrze. Co napisał trudnego? Napisał, wolę cierpieć brzydkie bodźce ze strony grupy, niż nie mieć żadnych bodźców ze strony grupy. Jak by nazwać taką osobę? Osoba niewidoczna, przeźroczysta, nieistniejąca. Czy to kosztuje? Nie pamiętam nazwiska autora, ale czytałem badania, w której badano poziom stresu, hormonów stresu u takiego osobnika omega, o którym mówiłem, badano poziom stresu, jak go pobili. No duży był, jak go stado pobiło, natukło mu tam, zabrało mu coś kijem.
ale później badano też poziom stresu innego osobnika, którego tylko wypędzali. I był taki sam. Nie był bity, nie doznawał tej czynnej agresji. Czyli nawet na takim fizjologicznym poziomie okazuje się, że cierpienie wypędzanego jest takie same, jak cierpienie tego, kto dostaje agresji, kto doznaje agresji czynnej. Czyli gdzie jest bezpośrednio krzywdzony, gdzie zadaje mu się ból, czy fizyczny ból, czy taki ból emocjonalny i tak dalej. Czy myślicie Państwo, że to jest przypadek, że się na przykład wchodzi do grupy i wszyscy wymieniają czynną, a nie wymieniają innej? Nie jest. Co więcej, z tego wynika, z tej teorii wynika bardzo praktyczna rzecz. Jaka? Że i młodzi ludzie, którzy robią tylko wykluczanie, nie mają poczucia, że coś robią złego. No bo wiecie, nawet jak się kogoś bije i się robi, ten to mówi, robię źle, muszę się z tym ukrywać, boję się, powiedzmy, konsekwencji, wiem, że tego nie mogę robić, wiem, że jak to dorośli zauważą, to się włączą, nie? Tak może sobie myśleć sprawca czynnej agresji. A zobaczcie Państwo, a w wypadku tego wykluczenia? Nie jest tak. Czyli wielu młodych ludzi, którzy tylko wykluczają, nie ma poczucia, że robią coś nie tak. A jeżeli ja jestem w radzie pedagogicznej, w której wszyscy mają 20 minut na wymienianie i nikt nie wymienia, że agresją jest na przykład niezadawanie się z kimś czy coś, to o czym to może świadczyć w praktyce? Że ja oczywiście zareaguję, jak ktoś będzie tłukł kogoś, albo go przezywał, albo go obrażał, albo pisał na niego w internecie, to ja wtedy wyląduję i hura, nie? Ale może być tak, że jak zobaczę nawet jak zobaczę, że ktoś jest tylko wykluczany, to ja tego, jak to mogę zinterpretować? No takie jest życie, jeden jest bardziej popularny, drugi mniej. No takie jest życie, z jednym chcą się bardziej bawić, czy zadawać, czy robić różne rzeczy, a z drugim mniej. Mogę to bardzo łatwo znormalizować. Zresztą zobaczcie Państwo, że nawet z punktu widzenia takiego prawnego, nawet takiego, że nauczyciel mówi, no nie chciałbym, żeby był kłopot, nie? Tak nawet tak bardzo prosto powiem, nie? No to można by mieć pretensje do nauczyciela, ktoś wchodzi, mówi, widziała Pani, że go biją, czy wyzywają, a Pani nie zareagowała, nie? No ale już trudniej jest wejść i powiedzieć na przykład, nic Pani nie robi z tym, że się z nim nie zadają, nie? Ja chcę powiedzieć, że nawet trudno jest mieć pretensje do ucznia, nie? Łapie ucznia i mówi, ty bijesz kolegę. No i tam powiedzmy, pracuję nad tym. No to jakby mam legitymację do tego, żeby to przerwać. A nawet taką czasami w skrajnych sytuacjach penalizacyjną, karną, że ktoś ma kłopoty. A wyobrażacie sobie Państwo ukaranego ucznia za to, że się z kimś nie zadaje? Odpada, nie? To jest ciekawe, tak? Że kosztuje to tyle samo, nawet ilościowe badania, słuchajcie, to pokazują, że kosztuje to tyle samo ofiar. A nie, kompletnie nie wiadomo, co z tym robić. Ja opowiadałem w Jarcinie kilka dni temu, ale opowiem tutaj, bo muszę Państwu to powiedzieć. W tamtym roku pracowałem z taką klasą w gimnazjum w takim mniejszej mieście. No i wchodzą uczniowie o 8 rano, czy 9, mieli ze mną mieć 4 godziny. Wchodzą do sali, w której zawsze pracują, sala jest polonistyczna, są 4 stoły, 1, 2, 3, 4 i ich tam z 18 weszło. I oni siedli w tej sali, tak jak zawsze siadają. Podzielili się w ten sposób, że 2 stoły zostały zajęte przez większość uczniów, zaraz powiem jakich, a pozostałe 2 stoły przez 3 uczniów. Na 4 wielkie stoły, bo pani miała zawsze tak podzielone, nie? No i jak siedli? Tu siedli chłopcy, tacy bym powiedział modnie ubrani i tu przy tym stole tutaj, bo takie 4, 1, 2, 3, 4, każdy sobie wyobraża taką salę, nic, nie? Tacy bym powiedział wyrośnięci, modnie ubrani, tak nawet to karykaturalnie wyglądało trochę, bo zaraz Państwu powiem, jak wyglądali ci inni. To siedli tutaj. Po przekątnej dziewczyny jakby odpowiadające im, czyli też takie bym powiedział, wyrośnięte, dobrze ubrane i tak dalej. I to była większość klasy zajmująca te 2 stoły w takim podziale na płeć. Zostały 3 osoby. Tu siadło przy tym stole koło mnie jedna dziewczynka, która wyglądała przy wszystkich w klasie jak kopciuszek. Naprawdę, tak wręcz karykaturalnie była gorzej ubrana, była drobniejsza, wyglądała jak dziecko z podstawówki, była jakaś taka poszarzała, taka bym powiedział na oko odbiegająca, byście Państwo z tej klasy ją wyłowili w sekundę. Nie musiałaby, nawet była w tłumie, byście ją Państwo zauważyli, że ona jest inna, byście ją rozpoznali. I 2 chłopaków po przekątnej, 2, tak, bo te 3, pozostałe 2 stoły na 3 osoby. Ja wiem, takich trochę drobniejszych rzeczywiście, ale głównie ubiór to ich różni. Oni tak dresowo wyglądali, nie, w porównaniu z tymi chłopakami. Znaczy też odbiegali ubraniem, bardzo wyraźnie. Czyli co było widać? Wykluczenie. Ja potem pytałem, w tej klasie nie ma żadnej praktycznie czynnej jakiejś agresji wobec tych dzieci. One nie są bite, wyzywane, szykanowane i tak dalej. Właściwie wszystko się przejawia w tym, co opisałem przed chwilą. Są poza, są obok, są wolnymi elektronami, fruwają sobie gdzieś na orbicie, tak? I ktoś powie, no właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, no takie jest życie, no z jakichś powodów są nieprzystający, z jakichś powodów nie pasują, to widocznie, no trudno, co ktoś poradzi. Coś Państwu powiem. To jest bardzo ważna informacja praktyczna.
Tak się zaczyna większość przemocy rówieśniczej w grupach. Rzadko kiedy się zaczyna od tych czynnych rzeczy. Że jest nowa grupa, a ktoś kogoś leje na dzień dobry, czy go wyzywa, czy coś tam robi innego. To się prawie zawsze zaczyna od wykluczenia i często samo wykluczenie trwa bardzo długo. I wiecie Państwo, co się wydaje obserwatorowi, który nie ma na to oka? Czy nic nie dzieje specjalnego, co wymaga interwencji. Biją go, nie biją go, wyzywają go, nie wyzywają go, piszą na niego w internecie, nie piszą. Czyli co ja obserwuję? A taką normalną strukturę w klasie. Ci się lubią, a ten taki jakiś trochę nie przystaje, trzeba mu tam głowę spiłować. Tak w Japonii by powiedzieli. W Japonii jest określenie na taką przemoc rówieśnicą ijime i tam się wręcz uważa to za zjawisko pozytywne, że grupa temperuje jednostkę. Zresztą ja 100 razy słyszałem od ludzi, szczególnie pracujących w resocjalizacji, że zrób taką sytuację, żeby grupa cierpiała za jednego, to oni już mu tam dadzą w ciry, to on się poprawi, nie? Oni już tam z nim załatwią, nie? Bo jak poniosą wszyscy konsekwencje. Więc niektórzy nawet mówią, wykorzystajmy te mechanizmy, żeby tą jednostkę jakoś tam, prawda, skopać, czy coś tam z nią zrobić i tak dalej. I co się dzieje? A wiecie Państwo, że korzenie my dzisiaj mamy. Pamiętacie, te korzenie wyświetliłem. Ja mogę je wyświetlić jeszcze raz, bo to jest takie piękne zdjęcie, że ja je wyświetlę. To ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest inne rozumienie korzeni, co teraz mówię. Popatrzcie na to. Teraz wrócę do tamtego. To jest inne rozumienie korzeni. To jest rozumienie korzeni jako przemoc relacyjna, czyli to wykluczenie z grupy, niezadawanie się, niezapraszanie do aktywności, jako korzeń tej czynnej agresji. Czyli ona się często pojawia pierwsza. I tego nie widać. Bo nie widać nic czynnego, nic poważnego i tak dalej. Wiecie Państwo, że nie zawsze, na przykład korzeni nie widać, a są. I tak samo jest z przemocą relacyjną. Jej nie widać, a jest. Jak się dzieje długo, to są mechanizmy, których nie widać. Jakie? Grupa się coraz bardziej spaja, a ta jednostka jest coraz dalej. Choć tego nie widać. I tak się może dziać na przykład w pierwszej klasie podstawówki. Albo w czwartej podstawówki. Niby to ta sama grupa, ale też nowa, w nowych warunkach, tak? Albo w pierwszej gimnazjum. I przychodzi druga klasa po tym długim czasie tylko przemocy relacyjnej i ktoś nagle dokonuje czynnej agresji. Na przykład mu robi głupi kawał chamski, że się wszyscy śmieją, albo robi mu coś przykrego. I nagle się okazuje, że to siano, które schło przez cały rok, tak można to nazwać, pali się błyskawicznie. I nagle ktoś się nie jest w stanie zorientować, jak to szybko poszły złe rzeczy do tego dziecka. Mówi, co to się tak porobiło? Było tak dobrze, a nagle jest tak szybko, tak źle. A nagle tak się wszystko pokiełbasiło i to tak ekspresowo. Bo ktoś nie widział, że to siano schnie przez pierwszy rok, nie widział tych korzeni. I chcę Państwu powiedzieć, że to jest poważny problem, bo bardzo często jest tak, że rzeczywiście to trwa bardzo długo, co się dzieje w tej pierwszej części, tak? I jakby bardzo długo się wydaje, że nic poważnego się nie dzieje. A potem jak się dzieje, to się dzieje jak bomba, jak wybucha, jak taki balon, który się nadmuchał, jak takie... I to jest bardzo poważna rzecz. I to jest bardzo duży problem, bo widzicie Państwo, co musi się stać. Przejdźmy już trochę na praktykę, której będzie, mam nadzieję, dużo na końcu. Ja muszę działać wtedy, kiedy mnie jakby życie tak normalnie nie zmusi taka powierzchowna obserwacja. I to jest trudne. Bo jak mnie, każdego z nas, jak coś przypili, to musimy robić, nie? Jak już jest sytuacja poważna, no to nie mam wyjścia. Natomiast tak naprawdę, gdybym chciał coś z tym zrobić, to musiałbym działać wtedy, kiedy nie muszę. A to jest zawsze trudne, nie? No podejmij działania wtedy, kiedy nie musisz. Ciężka sprawa, nie? No więc wrócimy do tego tematu za chwileczkę. Ale powiem Państwu dużo ważniejszą rzecz. Ja rozmawiałem z wychowawczynią tej klasy, z którą pracowałem później na przerwie i ona mówi, widział Pan, co się dzieje w mojej klasie? Ja mówię tak. I ona potwierdziła dwie rzeczy. Mówi, wie Pan, że to jest zespół szkół i oni chodzili razem do podstawówki? Ja mówię, nie wiedziałem. Ona mówi, tam już było źle, ale nie było tak źle, jak po przejściu do gimnazjum. Czyli już jakby to urosło, ten balon napuch, nie? Ale powiedziała dużo ważniejsze zdanie. Wiecie Państwo, jak brzmiało to zdanie? Co z tego, że ja to widzę? Jak nie wiem, co z tym zrobić? Bo widzicie, łatwo, co można powiedzieć, jak chcemy być niedobrzy dla jakiegoś profesjonalisty, to co można powiedzieć? On mówi, widzę, że wykluczyli mi dziewczynę z klasy, tą, co o niej mówiłem, nie? A ja mu na przykład dam dobrą radę, jaką? Zintegruj ją z grupą i problem minie. No bardzo fajnie. Tylko co to znaczy konkretnie? Jak? I chcę Państwu powiedzieć, że to jest istotne. Wiecie, dlaczego to jest trudne? To jest właśnie to powiązanie teorii z praktyką. Na pewnym poziomie ogólnym taką radę mogę każdemu dać dobrą, nie? Dobre rady są zawsze dobre, nie? Tylko przełożmy to na życie. A coś Państwu powiem gorszego. Czy każdy, kto to zauważy, zadziała dobrze? Nie. Bywają sytuacje, w której zauważam problem, który budzi we mnie jeszcze silne emocje, chcę pomóc i na bazie dobrego serca zaszkodzę. I ja powiem konkretnie zaraz, jak mogę zaszkodzić tutaj, ale to w pewnym momencie dopiero tym powiem. Natomiast słuchajcie, można widzieć problem,
wzbudzić sobie w chęć rozwiązania problemu, podjąć działania, które dyktuje mi wielkie serce, po czym w wyniku na przykład naszego działania ten, kto był wykluczony, będzie bardziej wykluczony. Skąd wiem? Bo tak zrobiłem nieraz. Poważnie. Czyli pracując w ośrodku, nieraz chciałem na przykład pomóc sytuacji w grupie rówieśniczej wychowanka, a byłem tak mądry i podjąłem tak mądre działania, że w wyniku moich działań było gorzej. Trudny temat dla nauczyciela, nie? I dla w ogóle dla nas wszystkich, tak? Bo wszędzie same sukcesy, a my tu się opowiadamy, że żeśmy zbroili. Ja chcę powiedzieć, że podstawowa cecha, się tak często mówi, jaki ma być nauczyciel? Ma być empatyczny, jak ktoś mówi. A ja bym powiedział, ma być krytyczny. Zawsze sobie warto życzyć tego, czego nam najbardziej brakuje i na poziomie grupy zawodowej, i na poziomie indywidualnym. Ja powiem Państwu, że jest nic gorszego nie może spotkać nikogo w naszym zawodzie, jak załapać poczucie omnipotencji i powiedzieć, wszystko widziałem, wszystko wiem, nikt mi nic nie powie, wszystko dobrze rozumiem, nikt mi nie zadziwi niczym i tak dalej. Najgorszy stan, trzeba już wtedy się katapultować, no nie, bo to już jest naprawdę trudne. Więc to jest najgorsza sytuacja. Dobra, wracamy. No to teraz pytanie do wszystkich, bo mamy być krytyczni, to bądźmy. Skoro to jest w przyrodzie, nie, i skoro, ale dobra, w przyrodzie jest powszechne, a wśród ludzi też jest powszechne, bo mówimy o złym traktowaniu się w pracy, agresji w pracy, w więzieniu, w szpitalu psychiatrycznym, gdzieś, w grupach w ogóle, nie, wśród pacjentów, wśród każdego, nie, czyli, no zobaczcie, to jest tak powszechne wśród dzieci i młodzieży, że nikt na tej sali z ludzi znających życie nie uwierzyłby wychowawcy, który by powiedział, u mnie przez cały okres, jak będę wychowawcą, żadne dziecko nikomu nie zrobi nic z tych rzeczy, bo jestem dobrym wychowawcą. Myśmy powiedzieli, nikt nikomu nie powie, nie bawię się z tobą, nie wiem, nie zwyzywa go, nie powie do niego, nie wierzę, w żadnej grupie wiekowej, albo będę takim nauczycielem, nie uwierzylibyśmy, nie? A nasze doświadczenie co, nie przeczy temu, że to jest powszechne? No nie przeczy. Przecież każdy kiedyś, mam nadzieję, kogoś kopnął, popchnął, podstawił mu nogę, coś zrobił, ale sami też zbieraliśmy, nie? Nas popchnęli, kopnęli, uszczypnęli. Czy zawsze komuś się tam na sali zapala aureola, że ja nigdy nikogo, ale ja bym nie wierzył, nie? Ale słuchajcie, już tak poważnie mówiąc, no co, fizyczną znamy jako sprawcy i ofiary, tak? Słownej nie znamy? A no znamy, no, przezywało się, brzydko się do niego mówiło, ja do niego brzydko, on do mnie brzydko. I może ktoś z nas jeszcze pamięta, jak się wkurzał, bo do niego gadali, mu nazwisko przekręcili, czy mu coś tam dorobili do nazwiska, czy coś mu tam zrobili i tak dalej, nie? Albo jakąś cechę fizyczną mieliśmy, co się śmiali, nie? Ja znam przecież sytuacje na przykład takich ludzi wysokich na przykład, którzy zawsze mają kiepsko, tacy, wiesz, odstających, co też znowu, jak zerkniemy do badań zwierząt, to też często te osobniki jakoś tam odstające, nawet były takie badania eksperymentalne, gdzie tam specjalnie dorabiali coś komuś w czerwoną wstążkę jakiemuś krukowi albo komuś i go tam wyganiali, czy coś robili. Czyli to też znowu jest, no patrzcie, znowu niestety ta biologia mówi, no inny to zawsze ma gorzej i u kruka, i u człowieka, nie? Ale coś, ale ja wrócę do tego, czy coś w tym jest, czy badania to potwierdzają, że inny ma gorzej. No dobra. Relacyjna, no wszystko było, relacyjna, zrobiliśmy bazę jako mężczyźni, nie? Przychodził jakiś, a my co mówiliśmy? Nie ma tu już dla ciebie miejsca, zrób se swoje, nie? Albo dziewczyny co mówiły, nie? A przy okazji, relacyjna rządzi u dziewczyn. I w każdej grupie wiekowej, i jak ktoś ma dzieci w tym wieku, to co mówi dziewczynka, jak wróci ze szkoły? Nie mówi, mamo, pobiły mnie koleżanki, czy mnie zwyzywały, tylko Ania powiedziała, żeby Basia mnie nie zapraszała na urodziny, nie? Albo, że brzydkie mam, brzydką opaskę sobie kupiłam i nie pasuje do mnie ta opaska i wyglądam okropnie, nie? Tak jest. No właśnie, to coś Państwu powiem. To co mamy z tym zrobić? Mamy, popatrzcie, z jednej strony byśmy byli dziwni, gdybyśmy, w ogóle, no właśnie, nie jest realistyczne, żebyśmy zapobiegli temu całkowicie, wręcz głupotą by było, gdybyśmy próbowali to zrobić. Bo nawet pewne rzeczy muszą się pojawiać i na przykład, ja pamiętam, miałem taką dyskusję, niedawno byłem w szkole w Poznaniu i wszędzie jest nie kłócimy się i tak dalej, a w tej szkole było napisane konflikty rozwiązujemy słownie, nie? Czyli ktoś w tym fajnym regulaminie szkolnym jednak uznał, że konflikty między ludźmi, nawet czasami takie bojowe, się zdarzają, a nie uczy dzieci, że konfliktów nie będzie, nie? Bo wiemy, jak to jest z konfliktami, których nie ma. Prowadzę mediacje sądowe, więc wiem, jak to wygląda czasami z konfliktami, których długo nie ma. Potem jak już są, to nie wiadomo, czym to gasić w ogóle, no nie? I jest naprawdę tak, że no,
Musicie Państwo wiedzieć, że się w mediacji stosuje sądowej takie coś, co się nazywa wentylacja, takie ładne pojęcie z wulkanizacji, tak? I to polega na tym, że się ludziom pozwala nawet ostro do siebie mówić na początku, żeby wyrzucili trochę emocji. I jak są mediatorzy niedoświadczeni, którzy tego nie robią, tylko przechodzą od razu do rzeczy, mówią, tak? To potem się okazuje, że wszystko idzie dobrze, a po 2 godzinach, jak następuje wentylacja, która nie została zaproponowana, to jest koniec mediacji, nie? Bo ludzie na przykład potrafią się wyzywać w 3 minuty tak ostro, ja byłem świadkiem takich rzeczy, więc wiem, jak to dobrze działa. Natomiast czemu to o tym mówię? Bo zobaczcie Państwo, z igły widły zrobić byłoby głupie, nie? Czyli inaczej, każdy rozsądny rodzic czy nauczyciel musi zaakceptować pewien poziom rozwojowych sytuacji, które się dzieją między dziećmi. I nie ma co wtedy wkraczać od razu z całą strażą pożarną z rejonu i powiedzieć, ja to zgaszę, tak? Nie ma co tak robić, prawda? No dobrze, ja sprawdzę czas, bo to będzie problem, dobra, czas jest dobry. To chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, o której tutaj teraz rozmawiamy, to mamy drugą skrajność. Wiecie Państwo jaką? Taką jak ten chłopiec na przykład, który odebrał sobie życie, który z Kujawsko-Pomorskiego, który po prostu nie wytrzymał, że coś mu robili rówieśnicy i odebrał sobie życie, ale też jak młodzi ludzie, którzy doświadczają takiej przemocy ze strony rówieśników, że nie wiem, chcą zmienić szkołę w ostatniej klasie podstawówki czy ostatniej klasie gimnazjum. Czy tacy młodzi ludzie, którzy na przykład są w takim stanie zdrowia psychicznego po 4-6, że na przykład leczy ich psychiatra ze względu na relacje z rówieśnikami. Albo tacy młodzi ludzie, którzy mają psychosomatyczne objawy, jak się mają wybrać do szkoły, bo tyle już doświadczyli do rówieśników, że chorują, tak? Przynajmniej na zewnętrznym poziomie wygląda, jakby chorowali, jak mają iść do szkoły. I tu już nikt nie powie, że to jest zabawa. Albo jak wlecą rodzice do szkoły i powiedzą, tutaj pozwiemy was za to, co się tu dzieje w szkole, nie zwracacie uwagi na to, co robią. I to są dwie skrajności. I chcę Państwu powiedzieć, przy tych skrajnych punktach nikt na świecie się nie pomyli i nie powie, że tu już jest jedna skrajność czy druga. Wiecie Państwo, z czym jest problem? Z tym, co pomiędzy. No bo gdzieś są stany pośrednie, nie? Tu jest ten, że się nic nie dzieje, skrajność, a tu jest to, że się stała tragedia, skrajność. Nikt nie pomyli tych skrajności. Ale myślicie Państwo, że w którejkolwiek w szkole, w której doszło do skrajności, to ludzie byli niepoważni i na przykład widzieli, że idzie w tym kierunku i mówili, no cóż, to takie idzie w tym kierunku, nie szkodzi, będzie porażka. Nie. Tam ktoś tego nie zauważył, nie zinterpretował właściwie, nie zatrzymał, albo nie wiedział, co zrobić. To jest jeszcze jedna interpretacja, że widział, albo nie wiedział, co zrobić. I teraz ktoś powie, to intuicja nam musi podpowiedzieć. Z intuicją różnie bywa. Czasami nam dobrze podpowie, czasami nam źle podpowie. My nie stoimy na intuicji i chcę Państwu powiedzieć, jak twórczo zreflektował się niejaki Olweus, Dan Olweus, i jak on tą definicję mobbingu, którą najpierw używał Lorenz, później Heinemann, jak on tą definicję mobbingu wprowadził do nauki i do teraz jest obecne. Popatrzcie na to. A, to jest przykład piękny, zobaczcie, dziewczyny, która mówi w moich badaniach tylko o przemocy rówieśniczej, tej relacyjnej. Nikt jej nie bije, nikt jej nie kopie. 2 lata tak funkcjonować, jak takie rzeczy się dzieją? Nie trzeba być bitym, paluszkiem nie trzeba nikogo dotknąć, żeby był skopany do gołej ziemi. Nic nie musi się dziać. Lecę dalej. W 80-tych latach, koniec 70-tych w Norwegii była seria samobójstw nastolatków. 3-4 osoby w krótkim czasie, a później jeszcze następni, głównie chłopcy. I ta seria samobójstw, słuchajcie, jakby dziennikarze to powiedzieli, bo głównie dziennikarze się zajęli sprawą, jak zaczęli szukać powodów, to znaleźli powody w relacjach rówieśniczych. Co powiedzieli? Te dzieci, ci chłopcy byli źle traktowani przez inne dzieci. No tak jak u nas w przypadku tego Dominika. Czemu się zabił? Bo pisali o nim brzydkie rzeczy, bo go źle traktowali i tak dalej. I co? I wszyscy powiedzieli, coś musimy z tym zrobić, to jest zbyt poważna sprawa, to jest tragedia, to jest straszna rzecz. I co się stało? I przyjechał Olweus ze Szwecji i powiedział, zbadam sprawę. I zaczął badać sprawę i powiedział super ważną rzecz. Wiecie Państwo jaką? Dopóki sobie rozsądnie nie zdefiniujemy tej skrajności poważnej, dopóty nie będziemy wiedzieć ani, że ona już istnieje, ani gdzie się zaczyna. Czyli żebyśmy czegoś nie zgubili z oczu, to my musimy mieć zdefiniowaną tą poważną agresję, którą można porównać do takiej skały na morzu, na której się można rozbić, bo wtedy wiemy, że to już jesteśmy w tej drugiej skrajności albo że się tam niebezpiecznie zbliżamy do tej skały. I powiedział, my na to potrzebujemy nie definicji w książce, której nikt nie czyta, tylko potrzebujemy na co dzień mieć założone okulary tej definicji, żeby takie sytuacje znaleźć, rozpatrzeć, zorientować się. I on zdefiniował to jako mobbing. Dalej się w krajach skandynawskich używa mobbing. Heinemann używał mobbing. Czyli jak weźmiecie Państwo teraz, nie wiem, książkę norweską, to będzie mobbing, mobbing, mobbing.
Niemcy używają mobbing, dalej jest mobbing in der Schule. Japończycy używają ijime, a wszyscy na świecie, którzy piszą po angielsku, używają bullying. Ja też, jak piszę po angielsku, porównuję jakieś tam w badaniach międzynarodowych, coś robię, to używam bullying. I to jest, bym powiedział, takie słowo najbardziej rozpowszechnione na świecie i takie, bym powiedział, wszyscy rozumieją to samo pod tym słowem. A co to samo? Tą najpoważniejszą agresję rówieśniczą, właściwie już przemoc wtedy, tą, gdzie nie można powiedzieć, że to jest rozwojowe, normalne, zwykłe, tak bywa między dziećmi, czyli trzeba powiedzieć, tu bierzemy dzwon i bijemy na alarm, jak to się dzieje. I takiej agresji, takiej przemocy doświadcza już nie każdy, tak jak tej zwykłej, czy prawie każdy, tylko jak zwykłej agresji, tylko tego doświadcza 5-10% młodych ludzi, co 20, co 10. Kilku w klasie, maksymalnie. Czyli ona musi być jasno zdefiniowana. Pierwsza rzecz, ona jest zdefiniowana powtarzalnością. Czyli nie ma tak, że ci się pokłócili, teraz tamci, teraz tamci, teraz tamci, teraz ci, tylko zostaje właśnie wyznaczona, tak jak w stadzie wilków, zostaje wyznaczony, idźmy tym językiem, osobnik omega. Czyli zostaje wyznaczony ktoś, kto jest, można powiedzieć, etatową ofiarą. Ciągle ten sam zbiera. Nie musi być bity, może być tylko wykluczony, w cudzysłowie tylko wykluczony. I on doświadcza długo rzeczy, ale wiecie Państwo, co nas może zmylić na co dzień? On nie musi doświadczać mocnych rzeczy. Ja kiedyś wymyśliłem takie porównanie. Idzie sobie człowiek z plecakiem otwartym, a jakiś ktoś mu wrzuca małe kamyczki do plecaka. Nawet jak to będą kamyczki, które ważą 5 gramów, to jak będzie wrzucał wystarczająco długo, to przeciąży mu ten plecak i on spadnie, rozwali się czy rozbije. Czyli ta powtarzalność wcale nie musi polegać na robieniu poważnych rzeczy temu jednemu, co ciągle zbiera. A kto może mu robić? A co to może być? Małe rzeczy, ale dużo. To może zmylić na co dzień? Oczywiście, bo widzę pojedyncze sytuacje, które widzę, nawet jak ich jest dużo, to żadna z tych sytuacji nie zasługuje na miano poważnego problemu. Czyli co mogę powiedzieć? A przekomarzają się trochę dzieci i tak dalej. Tylko, że jeżeli to jest ten regularny wzór, tak, że to dotyczy ciągle jednego i tego samego, to mamy do czynienia z powtarzalnością. Co się dzieje, jak czegoś doświadczasz długo? Po pierwsze, przeleje się czara goryczy w pewnym momencie. Jak wystarczająco długo będę lał wodę, to się wyleje z dzbana. A po drugie, zaczynasz ty czuć i antycypować, że doświadczysz tego. Nawet jak ci grupa, bo to najczęściej jest grupa, da spokój na jakiś czas, to ty i tak czujesz się ciągle napięty, bo mówisz, za chwilę mi znowu zrobią. Oczywiście tego się da unikać. Nie jedziesz na wycieczkę szkolną, bo nie pojedziesz z nimi, żeby ciągle przebywać. Nie bierzesz udziału w dodatkowych zajęciach, nie zapisujesz się na zajęcia pozaszkolne. Unikasz tej grupy, w której to się dzieje. No logiczne, za dużo zebrałeś tam, żebyś się bawił z nimi i przebywał, bo zawsze jest szansa, że w tej grupie cię spotka coś niedobrego. Ale czyli co? To samo się działo z wilkiem? No pewnie, ciągle zbierał. Ten, co opisuje, to mówi ten ciągle. Ja go obserwuję już tyle, czak i długi czas, a on ciągle zbiera od tych innych stadzie i tak dalej. Brzydko, nie? Tak porównywać, ale to jest to samo, nie? Tak w sumie na poziomie mechanizmów takiego zachowania, gdybyśmy opisali. Nierównowaga sił? Silniejszy robi słabszemu. Ty, ale patrzcie, ten wilk był duży, nie? Ten wilk był duży, ten wilk, ten, którego tak, ten Lakota, ten Omega, nie? On był duży. No ale to mu nie pomogło. Obiektywnie mógł temu odgryźć się temu małemu, co go przyszedł pogryźć, czy go przegonił, a uciekał. Ciekawe, nie? Zobaczcie Państwo, nierównowagę sił w szkole jest łatwo zobaczyć, kiedy jest fizyczna. Wielu bije jednego, sprawny bije niesprawnego, duży bije małego i to, wiecie co, to każdy zobaczy. A czego można nie zobaczyć? Muszę przywołać, to jest dobra historia. Ja ją opowiadałem już dłuższy czas, ale ona jest za dobra, żeby jej nie opowiedzieć, jak ktoś jej nie słyszał. Prowadziłem mediację sądową, gdzie dostałem dwóch chłopców, z których jeden drugiemu odszedł, druga klasa gimnazjum. Wszyscy zainteresowani, znaczy sprawca i ofiara w jednej grupie. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Jaka? Wychodziła, trzech chłopców wychodziło ze szkoły, jeden się odłączył i uderzył w twarz pięścią przechodzącego kolegę z klasy kilkakrotnie i sprawa trafiła do sądu rodzinnego, uszkodzenie ciała, pobicie i tak dalej. I oni przyszli do mediacji i się okazało, że nierównowaga sił była prosta na pierwszy rzut oka. Sprawca był wielkim, wielorybowatym, dużym chłopakiem, a ofiara była drobna, mała i tak dalej. I okazało się, no to co? No duży pobił małego, nie? Jak ja ich zapytałem, jak to było, jak to się zaczęło w pierwszej klasie gimnazjum, bo oni się tam poznali, to oni zaczęli mi opowiadać. A, oni się różnili wielkością, bo był duży, mały, ale jeden był jeszcze taki powolny, mówił jak wieloryb, a drugi był taki krzykiem siekierą, mówił szybko, bojowo i tak dalej. Czyli było dużo różnic między nimi.
I duży mówi, to była nowa klasa, każdy chciał się popisać, coś, a on mi dogadywał, łapał mnie za słówka, wyśmiewał mnie, nadawał mi różne pseudonimy. No, mały jakby był szybki w myśleniu i dogadywał tamtemu, wiecie? A ja pytam dużego, a ty, ciebie to nie denerwowało? A duży mówi, strasznie. Ja mówię, to ty się nie broniłeś? Mówię do dużego, broniłem się. A ja mówię, jak? No odpowiadałem mu. I co działało? On mówi, było jeszcze gorzej, bo ten jeszcze, to moje odpowiadanie obrócił przeciwko mnie, nie? No, a ja odwracam się do małego, mówię, ty widziałeś, że on się denerwuje? A mały mówi, no pewnie. Pewnie, że tak, nie? Czyli mały dobrze wiedział, patrzcie, jaka była nierównowaga sił? Mniejszego wobec dużego. Nie musiał być duży. Był bardziej wygadany, był bardziej ekstrawertywny, był lepszy komunikacyjny. I w następnym roku szkolnym się przebierali przed WF-em i się okazało, że mały doszczelił jakiś seksualny komentarz. Szczelił seksualny komentarz, duży wytrzymał, ale po szkole wychodził z kolegami i też nastąpił taki mechanizm spustowy, triggerowy, ponieważ któryś z kolegów mały przechodził i rzucił powtórkę z porannego przezwiska. Chciał znów zabłysnąć, nie? A któryś z kolegów powiedział do dużego, ty się dajesz tak wrzucać? A duży powiedział, nie. Podszedł i go huknął 3 razy, no nie? Czemu to państwu mówię? Bo to może umknąć i mi, i każdemu, kto tu siedzi. Taka przemoc związana z ironizowaniem, z jakimś takim znalezieniem słabego punktu i wracaniem do tego punktu, znalezieniem u kogoś takiej miękkiej poduszeczki, w którą można łatwo zbić szpilkę i tak dalej. To mi może umknąć i każdemu, kto tu siedzi. Nawet doświadczonemu super nauczycielowi, który by zobaczył inne czynne formy, to tego można nie zobaczyć. Ale co się dzieje, jak się dzieje ci ciągle i jeszcze robią... Aha, silniejsi mogą być grupą też, nie? Wielu słabych, tak jak te ptaki, nie? Co były? Wiele ptaków niedrapieżnych potrafi silnego drapieżnika załatwić. Lisa przegonią, lamparta, te zebry, o których mówiłem. No, oczywiście tam jest ta kwestia innego gatunku, ale tutaj wcale nie muszą być silni członkowie tej grupy, żeby razem się zebrali, nie? Nie ma Herkulesa przeciwko wielu, jak mówi łacińskie przysłowie, tak? Natomiast, słuchajcie, dochodzi jeszcze zła intencja, a to już ludzkie, nie? Trudno mówić o zwierzętach, znaczy można próbować, ale o intencji takiej zwerbalizowanej, nie? Pewnie tam zebry nie mówiły do siebie, chodźcie, załatwimy lamparta, nie? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, u ludzi dochodzi intencjonalność, czyli co mówimy? Mówimy, robimy to specjalnie. Na poziomie werbalnym możemy powiedzieć, śmiejemy się z niego wspólnie, a na poziomie takim typowo instynktownym nic nie scala bardziej grupy jak dewiant, przeciwko któremu jesteśmy. My tu razem, a ten głupi, nienormalny, taki, siaki, owaki i tak dalej. Czyli pojawia się jeszcze taka zła intencja, pojawia się w pewnym momencie chęć skrzywdzenia. Olweus mówi, że od początku, a ja Państwu powiem, jest za dużo sprawców i ofiar miałem przed sobą, z którymi prowadziłem badania czy różne inne rozmowy, takie wychowawcze, żebym nie wiedział, że to często się pojawia później, że się nie zaczyna od intencji. No dobra, popatrzcie na to. Czyli nie każdy bullying jest agresją, czyli musi być ostro, żeby był bullying. Czy bullying szkodzi? Czy bullying szkodzi? Jasne, że szkodzi. Jak się robi badania ilościowe i się, na przykład jak ja robię badania ilościowe, badam 2000 gimnazjalistów, na przykład takie badania robiłem w 2012 roku i się ma porządne narzędzia badawcze, które potrafią wyekstrahować ofiary. Ale to muszą być dobre pytania zadane, nie tylko pytania, czy cię ktoś kopnął w szkole w ciągu ostatnich 2 lat, bo też takie niektórzy robią badania i wtedy wychodzi, że 90% jest ofiarami agresji w szkole, tylko to muszą być badania, które łapią te kryteria bullyingu, tak? Więc muszą być dobrze zadane te pytania. Ale się okazuje, że jak już wyciągniemy te ofiary poważnego bullyingu i potem jeszcze one rozwiązują testy samoopisu dotyczące stanu zdrowia psychicznego, to na całym świecie korelacja jest bardzo duża i metaanalizy pokazują, że wielokrotnie wyższe potrafią być wyniki w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, które są ofiarami. 6-krotnie wyższe, na przykład depresja na przykład w wielu projektach badawczych była badana, to potrafią być 4-, 6-, 9-krotnie wyższe wyniki ofiar bullyingu w tym w zakresie takiego samoopisu objawów depresyjnych w porównaniu z młodzieżą, która nie doświadcza bullyingu. Nie zapomnę też i zawsze będę to przypominał, mimo że to jest stara już historia, jak jedna ze studentek powiedziała, ja prowadziłem zajęcia na temat bullyingu, wiecie, i pytałem, czy ktoś z was pamięta kogoś, kto był ofiarą, nie, ze szkoły. I ona mówi, to ja opowiem, co było u mnie w liceum. I ona mówi, u mnie w liceum się wyśmiewali z tego, się wyśmiewali, jak ktoś się gorzej ubierał, bo tam była moda, się liczyło, ciuchy się liczyły. I ona mówi, była taka dziewczyna u nas w liceum i rodzice się rozwiedli i ona strasznie potupadła finansowo, i było widać po ubiorze i taka grupa uczniów mówi jej, brzydko do niej mówiła i ona zaczęła wymieniać, co mówiła. Mówiła też maciaro, weź se słomę z butów wyjbij, takie różne teksty. I jak zaczęła mówić te rzeczy,
się rozpłakała i się nie, była nie do postawienia do pionu. Powiedziała, to byłam ja. Czyli jej się wydawało, że to ma dawno temu pozamykane tą historię. Już do niej nie ma co wracać, prawda, było, minęło i tak dalej, ale jak tylko powiedziała te słowa, to się okazało, że ją po prostu poniosło. Kilka dni temu, to jest świeża historia, tydzień temu może, pracowałem ze studentami i dziewczyna powiedziała na zajęciach, ja jestem z rodziny adopcyjnej i całe gimnazjum się znalazł chłopak, który mówił do mnie, ty jesteś wyrzutkiem społecznym, ty nie masz rodziców, ty jesteś podrzucona, ty nie masz nikogo, nie, i tak dalej. Co ciekawe, tam była mocna interwencja nauczycielki, która zrobiła dwie rzeczy. Powiecie Państwo jakie? Pierwszą to zezwała wszystkich rodziców, łącznie z rodzicami tego dziecka i chciała zrobić taką psychodramę na tym spotkaniu, więc powiedziała tym rodzicom tego dziecka, byli rodzice wszystkich w klasie, wszystkie dzieci, i ona powiedziała rodzicom tego dziecka, państwo wychodzą, nie, tego sprawcę, oni wyszli. A ona powiedziała, jakbyś się teraz czuł, jakby tutaj nie byli wszyscy, co mają tu rodziców, a twoich nie ma. Czyli chciała mu tak jakby emocjonalnie to pokazać. I później jeszcze zrobiła drugą rzecz, którym się to może podobać, ale pomyślcie Państwo, to jest prawdziwa historia. Kazała też temu uczniowi na lekcji wychowawczej na kolanach przeprosić tą dziewczynę za to, co robi. I on to zrobił. I ja powiedziałem do tej dziewczyny, w której to było klasie, ona mówi, to było na początku drugiej klasy w gimnazjum. Ja powiedziałem, niech zgadnę, co się stało dalej. Ona mówi, no to niech pan zgadnie. Ja mówię, stało się coś takiego, że po tej mocnej interwencji, która się wielu podoba, że nauczyciel mocno wkroczył, dał klapsa jakby temu, kto to zrobił i tak dalej, pokazał mu, jak to jest, ja powiedziałem, niech zgadnę. Ten chłopak przestał do pani tak mówić, przestał to robić czynnie, natomiast tak zadziałał partyzancko, że byli wszyscy przeciwko pani do końca. Ona mówi, dokładnie tak się stało. Ja przyjęłam opcję, że jestem poza tą grupą, zaczęłam się tylko uczyć i byłam najlepszą potem uczennicą w szkole, która wygrała, zagrałam wszystkim na nosie, natomiast już nigdy nie byłam członkiem tej grupy. To jest taki przykład działania emocjonalnego, mocnego, twardego, które niekoniecznie może coś przynieść, tak? Zobaczcie, nie powiemy, że, co można by powiedzieć, cieszę się, że ktoś to zauważył i zareagował i postanowił coś zrobić, ale z drugiej strony nawet ta osoba, jakbyśmy zapytali tej nauczycielki, moglibyśmy powiedzieć, udało się to osiągnąć, co pani chciała osiągnąć? Ja nie sądzę, że ona by powiedziała, że to chciała osiągnąć. Ja sądzę, że ona by powiedziała, chciałam coś innego, ale niestety nie mam tu pełnego sukcesu, no nie? Czyli popatrzcie, można widzieć, można chcieć, można mieć wolę, można mieć emocje, można mieć wielkie serce i zrobić coś, czego efekt będzie odwrotny, niż byśmy chcieli. Bo nie do końca jest to. To jest ważna informacja dla nas, że my samą empatią, nawet jak jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi, co jest ważne, emocjonalnymi, samą empatią nie zajedziemy daleko w niektórych sytuacjach wychowawczych. Tak mi się wydaje. Czy inni mają gorzej? Popatrzcie, takie zestawienie Piotra Plichty, który się tym zajmuje, bo bada 75% matek dziećmi z zespołem Aspergera mówi, że ich dziecko było uderzone przez rówieśników, tak? 100% niesłyszących, ale w integracji w szkołach zwykłych, czyli tych innych, ja pokazuję innych przez specjalne potrzeby. Ciekawostkę Państwu powiem. Każdy praktyk powie, że z tym jest problem, natomiast badań jest jak na lekarstwo na świecie. W Polsce kilka osób bada. Ja robiłem na przykład z Piotrem Plichtą wywiady z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Piotr robił też takie badania proste, kwestionariuszowe, dopasowane do tej młodzieży. 30% rodziców do rekwalifikacji, że przyszedł ze specjalnej na przykład do ogólnodostępnej i musiał wrócić, bo sobie nie dał rady w ogólnodostępnej, tak? Albo uczniowie potem mówią, kiedy on bił, to był poniewierany, a potem on się stał tym katem. Popatrzcie Państwo na to, nie? 60% niepełnosprawnych uczniów było ofiarą bullyingu, a 25% typowo rozwijających się. Jak już ktoś robi badania, to bardzo wyraźnie pokazują. Jesteś inny poprzez niepełnosprawność czy specjalne potrzeby, zbierasz częściej niż tacy, którzy tej mocno zaznaczonej inności jakoś tam operacjonalizowanej w badaniach nie mają, tak? Zobaczcie. Polskie badania nauczycieli wspomagających, badał Piotr Plichta. Niemal każdy nauczyciel zna przykłady agresji wobec dzieci z orzeczeniami. No on pomaga tym dzieciom jako wspomagający, no to zna, tak? 20% badanych zna przykłady cyberagresji, tak? Połowa nauczycieli potwierdza wobec niepełnosprawnych uczniów występowanie tego zjawiska. No właśnie, często są działania reaktywne, to ja też to potwierdzę Państwu. Prawie każdy reaguje, jak jest poważna agresja. Ale zobaczcie Państwo, zadam to pytanie, takie porównawcze. Kiedy w lesie, jak teraz jest nowoczesne leśnictwo, tak, uprawa lasu, to już jak się sadzi las, to się myśli o pożarze. Nie myśli się, jak już jest niedopałek i gdzieś się pali. Tylko jak się sadzi las, mówi się, ja tak posadzę las, żeby jak będzie pożar, to się nie paliło tak mocno, albo żeby pożar szybko zgasł. Co się robi? Przecinki, szerokie przejścia, hydranty,
baseny z wodą, oznaczenia, wieża stoi, gdzie się obserwuje, fotokórki, kamery, bajery. To się robi, ale nikt nie czeka. I kiedy to się zakłada, jak jest pożar? Nie, to się jest wcześniej. Pytanie. Co się robi w nowej klasie, gdzie jeszcze nie muszę reagować na agresję, żeby gleba była zła, żeby jak wpadnie nasiono agresji, to żeby... Coś głupiego mi się przypomniało. Jak kiedyś mój kolega, który hodował kaktusy, nie wiem, czy powinienem to opowiadać, ale już zapędziłem się, to opowiem. Hodował kaktusy, nie? I sprzedawał te kaktusy na Allegro i przez dłuższy czas, dopiero jak ja mu zwróciłem uwagę, napisał, że to są kaktusy, które wyhodowane są z własnego nasienia. Ja po prostu powiedziałem mu, że nie do końca, i on to potem zmienił, no nie? Ale po prostu... I popyt był taki sam, no nie? Ale dobra. Nie wiem, czy to jest na pewno nie jest na temat, ale no tak, jak mówiłem o tym nasionku, które wpada bulingu do tej złej gleby, to tak mi się właśnie przypomniało. To samo mówią pracownicy poradni, tak? Że znają takie przypadki, że nie za bardzo wiadomo, co zrobić. To znaczy, widzicie, ja znam bardzo dużo ludzi też od strony takiej praktycznej, którzy mówią, ktoś się zgłosił z problemem na tym już dalekim etapie, kiedy już sprawy zaszły bardzo daleko i nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. To ja teraz coś Państwu powiem. Przejdźmy do tej praktyki, a na nią mamy... Tararara, pół godziny i to jest dobrze, to jest całkiem nieźle. A jeszcze cyberbullying tylko pokażę. O, to jest w modzie teraz. Cyberagresja, cyberbullying. Popatrzcie na to. To są wyniki porządnie zoperacjonalizowanych badań, w których macie Państwo pokazane z dużych badań z 2015 roku. 1500 młodych ludzi, 13, 17, 18 lat, z całej Polski, 70 klas zbadanych, porządne badania. Robiliśmy je w ramach takiego dużego grantu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałań Narkomanii i zoperacjonalizowaliśmy nie byle co, tylko bullying. I co wyszło? Że to się nakłada totalnie, nie? Czyli zobaczcie, 5% tylko tych, co nie robi bullyingu, robi cyber, a czym częściej robią tradycyjny, czyli bez tego cyber środków, po ludzku. Co trzeba zapamiętać? Niektórzy, którzy robią tradycyjne rzeczy, dołożą też internet jako metodę. Praktycznie nie ma czegoś takiego jak ekskluzywne działania cyberbullyingowe, rzadko kiedy, prawie się nie zdarza. Ja znam bardzo mało takich sytuacji. To jest po prostu kolejny obszar działania i tak to należy traktować. I absolutnie bym nie mówił, absolutnie jestem przeciwnikiem działań, programów skierowanych tylko na cyberprzemoc, tylko do cyber, nawet edukacyjnych. Ja już nie mówię o pewnej codzienności, bo to są takie programy ułomne. One są ułomne, bo one mają ukryty przekaz, który co mówi. Możesz krzywdzić kolegę, byleby nie za pomocą smartfona, nie? Bo tak naprawdę podstawą są inne rzeczy i korzeniem, tak? A to, że forma jest taka, to se można dodatkowo uzupełnić. Natomiast to jest dość ważne, ale patrzcie Państwo na to. To jest wielkie badanie, które robimy jako akurat Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, czyli druga placówka, w której pracuję, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Ciekawy skład, nie? Tacy pracownicy nauk innych, nie? I to budzi twórcze napięcia, ale oni badają różne rzeczy, ale to dobrze. Natomiast badamy metodami jakościowymi najpierw, to jest wielki grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, natomiast najpierw badamy jakościową. Jak? No właśnie. Docieramy do szkół dzięki temu, że po prostu za długo się tym zamawiamy i ktoś w ogóle chce z nami gadać. Bo oni nam dają ludzi, którzy na przykład w poważnym przypadek cyberprzemocy byli w szkole zaangażowani jako sprawcy, ofiary, świadkowie, nauczyciele. I my siadamy z tymi ludźmi, robimy z nimi długie rozprawki i rozmowy. Jak to było, czemu, co później się stało, jak myślał, czy myślał wcześniej, czy potem, co, którędy, jak zareagował, czy przepraszał ofiary, czy nie przepraszał. Po co to robimy? Żeby coś więcej poznać niż tylko wykresy ze słupkami, ile osób w internecie kogoś wyzywało, tylko zobaczyć pewien kontekst. Trudne. Trudne to są rozmowy, tak? Bo taki młody człowiek na początku nie wie, co ja chcę, skąd, z policji, po co. Przyszedł człowiek, jakiś mnie tu pyta, czemu ja zrobiłem, ja już to zamknąłem, ten rozdział, a ten mi tutaj... ora w temacie, tak, i tak dalej. Co wyszło? No, po pierwsze, że są różne rzeczy. My często widzimy te czyny. O, zobaczcie Państwo, to muszę uczulić Państwa. Nawet w tym internecie są te wszystkie rzeczy. Wszyscy zapytani, co w internecie? Zwyzywać, brzydkie zdjęcia, przerobione zdjęcia, ośmieszyć. A co jest bardziej subtelne? Ileś razy. Wszyscy z klasy mnie wyrzucili ze znajomych na Facebooku. Jakoś można w internecie też wykluczenie zrobić, nie? Nie trzeba wcale być tym, nie? Albo na przykład... Ujawnienie tajemnic, to nie jest czynna agresja, no ale jak wszyscy przeczytają Twoje listy, co pisałeś do dziewczyny, jak byłeś zakochany, to Cię nie trzeba wyzywać, żeby Ci było strasznie, nie? Czyli ja chcę jakby bardzo wyraźnie pokazać, że nie doceniamy pewnych rzeczy, które się dzieją w internecie, jakby tak traktując jako wierzchołek góry lodowej tą czynną agresję.
no jak są treści erotyczne, nie, to, ale widzicie Państwo, tak naprawdę wyśmiewanie się takie tradycyjne, gdzie się włączy sprawy seksualne i tak dalej, też najbardziej boli, natomiast tutaj bardzo często, jak już były kłopoty, wiecie, kiedy są kłopoty? Jak młody człowiek mówi, nie będę chodził do szkoły po takim czymś na przykład, albo mówi, zmieniam szkołę w szóstej klasie na przykład, czy w trzeciej klasie gimnazjum zmieniam szkołę, uciekam z tej szkoły, to najczęściej były też związane z tymi treściami erotycznymi albo takimi sprawami ze związkami związanymi, tak bliskimi, chłopak, dziewczyna i tak dalej. I teraz stado, miało być stado, to jest. Popatrzcie, piękna wypowiedź. Jeden stawiał post, że ty taki jesteś, wejście i polajkujcie, jeśli go nie lubicie, a drugi napisał, że jeśli go nie lubicie, to mi też polajkujcie. I komentarze się zaczęły, cała konwersacja, a później doszło do tego, że przestali się odzywać i do dzisiaj nie utrzymują kontaktu. Czyli nagle się okazuje, że znowu to działanie kompletnie, gdzie mózg jest wyłączony, działamy jako grupa i każdy się staje, tak jak u Lebona, tak, członkiem tłumu, tak? Albo na przykład piękna wypowiedź chłopaka pokazująca, dziewczyny akurat tutaj, pokazująca też jakby mechanizm, który się dzieje. Ogólnie to wszystko lajkuje, czemu mam nie lajkować, nie? Czyli ona pytana była o te, takie rzeczy, kogoś wyzywają czy obrażają, to ja lajkuję, bo ogólnie to wszystko lajkuje, czemu nie? Nie? Czyli tak, albo jedna osoba to lubi gnębić, koleżanki dołączały do niej, by same nie były gnębione. Ona sama namawiała koleżanki przeciwko mnie, nawet to mówi ofiara. W grupie mają większą siłę, czują się mocne. No to jakbyśmy znowu widzieli tego Omega i tę historię w lesie, nie? Zobaczcie Państwo, bardzo często tak jest. Wiecie, czego się spodziewają ludzie, którzy się nie znają na przemocy rówieśniczej? Profesor Stanisław Dylak przed chwilą mówił o na pewno istotnych korelacjach agresji, takich interpersonalnych, takich osobistych cechach, tak? Związanych z biologią mózgu, że są ludzie bardziej predysponowani do agresji, do mniejszej empatii. Wspominał o tym, on się nazywał Phineas Gage, ten, któremu tam przebiło głowę, że wyskoczył laska dynamitu i metalowy pręt mu przebił głowę. I rzeczywiście przestał, był miły i uprzejmy wcześniej, a po tym, jak pręt mu przeskoczył przez głowę, był nieuprzejmy, niemiły i niedobry dla wszystkich do końca życia. On zresztą jeździł z cyrkiem po całym terenie i pokazywał, i tą dziurę pokazywał na wylot, że można żyć dalej, jak można patrzeć komuś przez głowę. Natomiast to, co jest ciekawe, i co chcę Państwu powiedzieć, i powinniśmy się tym ciekawić, to jest to. Jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy są skądinąd dobrzy i całe ich życie to potwierdza. Są wolontariuszami, działają w szkole dobrze, pomagają innym, uczą się świetnie, ministrantami są i tak dalej. I nagle się włączyli w poważną przemoc rówieśniczą. Jak ja pytam nauczycieli na kartkach, nie, że każdy pisze na kartce T albo N, tak, byłeś, nie byłeś kiedyś, jak byłeś młodym człowiekiem, nie prześladowałeś, ale na zasadzie grupy takiego poważnego prześladowania. To klasyczna rada pedagogiczna, wszyscy są zawsze zdziwieni, to jest 25-30%, nie? I wszyscy, jak to? Aż 1/3 z nas się przyznaje, że kiedyś kogoś nękała w grupie przez dłuższy czas, z przemocą i wszyscy zdziwieni, to niemożliwe, nie? Przecież my nie jesteśmy tacy, nie? Nasze mózgi działają normalnie, nie? Oni są zdziwieni, ja im mówię, zobaczcie, jak też dla ludzi, którzy nie rozumieją tego, jakby na przykład działa informacja prasowa, że na przykład tam na przykład 30% nauczycieli z miasta X kiedyś gnębiło uczniów, innych uczniów, nie? To co mówią rodzice? Nie puszczam dziecka do szkoły, będzie gnębił mojego też, nie? Nie, ale poważnie, jak ktoś nie myśli, ale wiecie, gdyby to było tłumaczenie, patrz, czemu to mówię, bo to jest ważne. Gdybyśmy przyjęli ekskluzywnie tłumaczenie jednostkowe, cech jednostki, to byśmy powiedzieli, to dyskwalifikuje tego człowieka. Był zdolny do nękania? Będzie teraz. Aż 1/3? Nie? Dużo, nie? Ale my jesteśmy ludźmi. Jakie dochodzą jeszcze mechanizmy? Społeczne. Czyli dochodzą mechanizmy polegające na tym, że działają mechanizmy społeczne, które co mogą spowodować? Że myślący i wrażliwy przestaje myśleć w jakichś sytuacjach. Na przykład były takie eksperymenty z psychologii społecznej, jak sytuacja może cię do czegoś zmusić. Wiecie jakie? Stoją ludzie na przystanku autobusowym i podchodzi jakiś człowiek w mundurze nieistniejącej służby, takim jakimś mundurze. Podchodzi do nieznanego człowieka i mówi, widzi pan ten papier, proszę go do śmietnika wyrzucić. A 70% tup. Facet w mundurze każe, idę wynieść, nie? Nie wiadomo, kto to jest, nie? Bo on nie był w mundurze jakiejś konkretnej służby. Mechanizm, gdzie przestajesz myśleć, bo cię mechanizm społeczny na ciebie działa. Czy są mechanizmy społeczne, które działają w przypadku bullyingu? Ale rzeczywiście, jest mechanizm stygmatyzacji, gdzie najpierw wyznacza się jednostkę w grupie, do której pojedyncze osoby ją stygmatyzują, mówił ty głupi, śmierdzielu, taki, owaki. Później dołącza grupa i zaczyna być stereotyp spojrzenia na tą osobę. Czyli ta osoba zaczyna być jakby tylko postrzegana pod względem tej jednej cechy. On równa się śmierdzi, równa się gruby. Ale zobaczcie, przed chwilą pokazywałem wyniki badań, dzieci niesłyszące częściej, dzieci niepełnosprawne częściej. Ale patrzcie, jakie tam były odsetki. 60%.
co to znaczy? Że można być niepełnosprawnym, a nie być stygmatyzowanym w grupie. Można być grubym, a nikt nie robi z tego problemu. Czyli to jest proces społeczny. To jest ważna informacja dla nas. Że to nie jest prosty mechanizm, inność, tak jak można by, podejrzewam, przyporządkować zwierzęto. Inność, bum, bezmyślnie lecimy. Inność predysponuje, badania to potwierdzają, ale nie musi być. Możesz być gruby, a nie ma problemu, że jesteś grubasem i nikt nie robi ci przykręcenia. Ale może być, że nie jesteś gruby, a ktoś robi z tego problem. Ja nie zapomnę chłopca, który doczepił się do niego drugi, że się nie myje, śmierdzi, swój i tak dalej. No ja mówię, ale tak między nami mówiąc, ty jakoś miałeś problemy z tą higieną? A on mówi, nie, ja się myłem zawsze raz dziennie. A jak się doczepili, mówi, zacząłem się kąpać dwa razy dziennie, też przed wyjściem ze szkoły. Ale jak już nadszedł ten drugi etap, nie, że grupa dołączyła, to on mówi, przyszedłem wykąpany, wypryskany dezodorantem, to podszedł, mówi ten główny prowodyr, co mówił, niuchnął nosem i powiedział, jeszcze się jakimś świństwem oblał. Czyli jakby, wiecie, jak już wyjdziesz w te buty, cię grupa włoży w te buty, to ci nie da wyjść. Jesteś dzieckiem płaczliwym w 1-3, tak? Idziesz skarżyć. I wszyscy ty skarży py, to idziesz znowu skarżyć pani, nie? No to idziesz, zaciskasz zęby, przychodzisz do szkoły, nie? Zaciskasz zęby, a oni ci co mówią? I mówisz, dzisiaj nie pójdę poskarżyć. To cię tak długo grupa, w której już masz stygmat skarży pyty, ciśnie, aż polecisz i potwierdzisz, że to zrobisz. A na ostatnim etapie to dziecko się wpisuje w rolę. Przestaje być zainteresowane udziałem w grupie i tak dalej. Czemu to jest ważna informacja? Na którym etapie działamy? Na początku jest łatwo. Na końcu największy mistrz nie jest w stanie często nic z tym zrobić, bo to już jest, te mechanizmy są bardzo silne. Albo mechanizm dysonansu poznawczego, który sprawia, że w grupie zaczynasz robić komuś przykrości dla żartu, bo koledzy robią, bo cię poprosili. Czyli zaczynasz to robić typowo, rytualnie, ale nagle zaczyna być dysonans poznawczy. Tyle mu robię przykrości, on jest w porządku. Sama główka nasza zaczyna działać, ta głowa, że zaczynamy widzieć rzeczy, które potwierdzają, że mu się należy. Czyli czym młodzi ludzie, po ludzku, czym dłużej kogoś krzywdzisz, tym gorzej o nim myślisz, żeby zachować dobre myślenie o sobie. Czyli po jakimś czasie zapytacie państwo, czemu mu to robisz? On mówi, bo on mnie popluł 2 dni temu. Tylko już nie usłyszymy od tego dziecka, że on go wkurzał cały dzień, żeby ten go mógł popluć na końcu dnia. Czyli po ludzku mówiąc, zaczynasz szukać usprawiedliwienia dla swojego wrogiego działania. I wreszcie ostatni mechanizm, słuchajcie, mechanizm błędnego koła, który polega na tym, że ta jednostka często zaszczuta, tak jak ten wilk może się odgryzać czy coś, zaczyna działać irracjonalnie, zaczyna sobie szkodzić. My z boku jako nauczyciel mówimy, ależ on reaguje irracjonalnie na te działania grupy. Gdyby on inaczej reagował, to też by ich tak nie podkręcał. Może on nie jest winny, ale on niedobrze reaguje, no nie? Czyli przykładowo co robi? Dziecko oskarżane o skarżenie skarży więcej. Taki, co się łatwo podnieca, wkurza, histeryzuje, robi tego jeszcze więcej. A co to robi z grupą? A podkręca grupę. To jeszcze więcej histeryzuje, to oni bardziej podkręceni, to on jeszcze więcej, to oni bardziej podkręceni. I to się nazywa błędne koło, bo tego się nie da zatrzymać. Ktoś się spodziewa, że takie zaszczute dziecko, takie zakręcone, jeszcze małe, na przykład, weźmy takiego z początku podstawówki, pójdzie do domu rozwojowo, siądzie w fotelu i powie tak, muszę przeanalizować swoje reakcje na zachowania kolegów i trochę to zmienić jakoś, bo może być łatwiej. Na pewno, nie? No wiemy, że nie, się nawet śmiejemy z tego, ale niektórzy tak myślą, nie? Niech on się zastanowi, co robi, nie? No to powiem państwu, że nie. To, a wiecie, jak pomoc nauczyciela może wyglądać? Opowiem państwu historię Aśki Węgorzewskiej, ale świetna historia. Doczepili się do chłopca w 5. klasie podstawówki, szczególnie był jeden prowodyr, takiego inteligentnego, wrażliwego. Często dzieci te wybitnie zdolne w tej sferze społecznej, jest ciężko i emocjonalnej, bywa, nie? To jest skorelowane, dość bywa. No i do niego się doczepili, że on puszcza bąki, wiecie, zanieczyszcza powietrze. Może tam kiedyś puścił, jak każdy pewnie, nie? Ale ten człowiek, doczepili się, że on robi ciągle. Był taki chłopak, który mówi do niego, fuj, tam załóżcie maski gazowe, otwórzcie tam drzwi, bo ten znowu, nie, i tak dalej, i tak dalej. A ten dostawał pijany, dostawał szału, gonił go, a to było jedzeniem dla tamtego. To karmiło tego sprawcę, który się coraz bardziej popisywał, bo ten dostawał coraz większego szału. I wiecie państwo, co się robi, pracując z takim dzieckiem? Nie tylko dzieckiem, nastolatkiem też. Siada się z nim i się robi z nim taką zimną analizę, bo on jest amoku na emocjach. Mówi się, co ty, widzę, że ci robią przykrości, co ty wtedy robisz? No co ja wtedy robię? Ja wtedy gonię ich i jeszcze ich przezywam, nie? No to mówi się do niego, pomaga to? On mówi, no nie, jest jeszcze gorzej, nie? To jeszcze bardziej mi dogaduje z tym puszczaniem bąków czy coś. I się mówi, ej, to choć wymyślimy ileś innych rozwiązań, które możesz spróbować zamiast tego wkurzania się, może jakbyś poszedł z innym pomysłem, to lepiej zadziała, nie? Wygasi go tam, wiecie, pomoże to, nie? Tylko się nie mówi jak prawdziwy pedagog, zrób tak i tak, bo ten pójdzie i zrobi i nam podziękuje, nie? Co my możemy, jakąś taką dobrą radę dać, jaką?
Powiedz mu, kto się przezywa, sam się tak nazywa, nie? Ten pójdzie, tak zrobi, będzie gorzej, nie? I powie, ale żeś mi dobrze doradził. Czyli trzeba wymyśleć ileś alternatywnych z nimi rozwiązań. Młodszemu dziecku podpowiedzieć, starszemu sam se wymyśli. I nieważne, że on pójdzie zaeksperymentować i się nie uda. Ważne, że zaczyna mieć kontrolę, że przestaje działać amok. I słuchajcie, siadła z nim Aśka Węgrzynowska w Warszawie, która z nim pracowała i on wymyślił ileś rozwiązań. Raz, dwa, trzy czy cztery. I ona mówi, które chcesz spróbować jutro? On mówi, wezmę to. Poszedł do szkoły z pomysłem nowym. Nie, że będę się wściekał, tylko coś innego. Jest publiczna sytuacja w klasie i mówią do niego, ten chłopak mówi przy wszystkich, ty stary, żeś się znowu skadził. A on by się rzucił na niego, tak jak przez ostatnie pół roku. A on się do niego odwraca i mówi, to na twoją cześć. I to... Nigdy by tego sam nie zrobił, tak? Ale popatrzcie, to jest bardzo prosta metoda, którą każdy może zrobić. Ja z całą trójką swoich prywatnych dzieci musiałem robić w szkole. Nie zawsze tak spektakularnie, czasami mniej, ale to jest jeden ze sposobów pracy z ofiarą. Żeby nabierała dystansu do sytuacji, pewności siebie, odzyskała poczucie kontroli nad sytuacją. No dobra, ale teraz powiem Państwu coś najważniejszego. Zobaczcie na to. Pozwólcie, bo mamy chwilkę czasu tylko. To jest ciekawy przykład. To jest nieżyjący Witold Skrzypczyk, taki profilaktyk z Łodzi. Czemu pokazuję te rysunki obok? Bardzo ciekawy człowiek. Otóż okazuje się, że Witek Skrzypczyk, te wszystkie rzeczy, które Państwo widzicie na tych rysunkach, był rysownikiem w tych filmach, a później profilaktykiem w Łodzi, takie prom prowadził takie stowarzyszenie. Znałem go, więc chcę go pokazać Państwu. Natomiast powiem Państwu w ten sposób. On był takim profilaktykiem, no bym powiedział, tradycyjnym, ale powiedział kiedyś do mnie, przyjdź popracować z moimi takimi wolontariuszami, takimi ludźmi, którzy, takie młodzieżowe ochotnicze pogotowie rówieśnicze, czyli takimi młodymi ludźmi, którzy chcą pomagać innym, zgłosili się jako wolontariusze, gimnazjum ponadgimnazjalna i on ich uczy takich podstawowych umiejętności psychologicznych, żeby oni zauważyli, że kolega ma problem i mu powiedzieli, gdzie ma pójść, to taki, że rówieśnik prędzej zobaczy, że ktoś ma kłopot. I on mówi, pogadaj z nimi o tym internecie i o pomaganiu w internecie i sprawach związanych z internetem. No to ja postanowiłem pogadać o cyberprzemocy. No i mówię do nich, słuchajcie, to taka wybrana młodzież, nie? I mówię, słuchajcie, co byście zrobili, jakbyście zobaczyli, że ktoś na Facebooku brzydko na kogoś pisze ze szkoły, chcecie pomagać, no to coś byście zrobili. Po pierwsze właśnie oni jako świadkowie nie za bardzo mieli pomysł. Później jeden miał pomysł, że do policji trzeba zadzwonić, drugi miał pomysł, że do Facebooka trzeba napisać. A ja mówię, ale to wiesz, to zadziała, ale później. A mówię, tak teraz, nie? No to oni nie wiedzieli. To ja zacząłem podpowiadać, mówię, a czy można by było jakieś mądrze się skontaktować z tym kolegą ze szkoły czy z klasy, który rozsyła te rzeczy? Czyli jakby, no wiecie, nawiązać komunikację z tym, który to robi, nie? To mówię na przykład na privie, prywatnie, nie? Że on tu publicznie wiesza, a do niego napisać prywatnie na tym Facebooku, nie? A jeden chłopak mówi, dobry pomysł to jest, nie? A ja mówię, to co byś zrobił, mówię do niego. A on mówi, zbluzgałbym go tak samo, żeby poczuł, jak to jest, no nie? Czemu to mówię? Nie po nic mówię to. To jest najbardziej zaniedbana grupa, jak się zajmujemy bullyingiem. Wszyscy się chcą zajmować sprawcami, ofiarami, a wszystkie najlepsze programy i rozwiązania, które dają skutek, mają bardzo rozbudowane moduły pracy i takie i codziennej, i edukacyjnej ze świadkami, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, bo to oni stwarzają klimat tego, czy ktoś zareaguje, czy... Nie trzeba być wielkim bohaterem i się bić ze sprawcą. Wystarczy wesprzeć ofiarę, porozmawiać z ofiarą, zaopiekować się, zagadać czy coś, nie? Zobaczcie, w nowej klasie, nie? Popatrzcie, jeden przykład tylko podam. Przychodzi nowe dziecko do klasy, nowe. Każdy to miał. Jak ja pytam dyrektorów, co pracują całe życie w szkole, to każdy to miał. I mówię do nich, słuchajcie, różnie bywa z tym przyjęciem tego dziecka, no różnie. No nie biją go może na dzień dobry, ale co robią? No nie będą z nim tam, wiecie, nie będą z nim na przykład tam gadali, no taki będzie na uboczu, nie? Ja mówię, bardzo sprawdzony sposób, który sam robiłem, polega na tym, słuchajcie, że się bierze dziecko, które się zna z klasy, chłopaka, dziewczynę, zawsze tej samej płci, nieważne, czy to przedszkole, czy to starsza klasa, ale takiego dobrze socjalizowanego, co go lubią, co jest popularny, niekoniecznie wielki król, głośny, hałaśliwy, ale popularny, tak nawet głębiej, czasami to jest taki ktoś nie rzucający się w oczy, ale wiemy, że lubiany ogólnie, przez chłopaków, przez dziewczyny. Bierze się taką osobę i się mówi krótką rozmowę, słuchaj,
przyjdzie nowy chłopak do klasy, mówić temu chłopakowi, mam prośbę, bo nie jestem przy wszystkich sytuacjach, jak zobaczysz, że on sobie nie radzi, nie wie gdzie iść, czegoś nie wie, podejdź sam, wykaż inicjatywę, bo wiesz, taki nowy, jemu jest trudno wykazać inicjatywę, on udaje, że wszystko wie, a nie wie i tak dalej. I słuchajcie, a to jest prawda, wiecie co udaje często nastolatek nowy? Jakby go nic nie ruszało. Nas by ruszała zmiana środowiska, jak tu wszyscy siedzimy. Jakbyśmy mieli wejść do nowego pokoju z nowymi ludźmi pracować, więc ten nastolatek udaje. On udaje, że nie jest zainteresowany kontaktem, inni się wstydzą do niego podejść, a nagle się okazuje, że ten, nazwijmy go do powitania, ten powitalnik, nie? Podejdzie do niego. I co? Dla niego to jest jak podanie maski tlenowej, jak rzucenie koła ratunkowego. Inni widzą, że on się robi, to też dołączą, no bo lubiany kolega się zadaje, to ja też dołączę, też zrobię. I nagle się okazuje, że taka mała rzecz potrafi przynieść wielki skutek i jest łatwa do zrobienia. Ktoś powie, to jest ogólnie znana sprawa. Jak ja pytałem, miałem 400 osób na sali, na przykład dyrektorów z całej Polski, to mówię, tak mówiąc szczerze, to kto kiedyś w wielkiej, długiej swojej karierze zawodowej miał już doświadczenie przygotowania takiego dziewczyny czy chłopaka, takiego, znaczy zrobienia tego po ludzku, co przed chwilą powiedziałem. To 4 osoby podniosły rękę. Ostatnio, nawet byłem kilka dni temu, bo to wszędzie tak jest, byłem w Jarocinie, to chyba z 7 podniosło rękę na 260 osób na sali. Czyli zobaczcie, my często szukamy, tylko kiedy to się robi? Nie jak widzę, że w klasie nowego źle traktują. To jest na etapie sadzenia lasu. To jest na etapie, jak on przyszedł. A drugi przykład powiedzieć Państwu, dochodzi w 1-3 takie dziecko do parzystej klasy, jest nieparzyste. Przedstawiamy go i tak dalej i go sadzamy. Gdzie? Osobno. Wystarczy powiedzieć, przez najbliższy miesiąc będę codziennie Was przesadzał, żeby każdy posiedział z kolegą, żeby trafił na swojego i żeby poznał każdego, na tego trafi, z tym zagada czy coś. To proste przesadzanie, że on przejdzie przez ławki wszystkich, już zmienia sytuację tego dziecka. Trzeba na to wpaść, nie? A to jest najtrudniej wpaść. A to jest najtrudniej wpaść. No, to takie się wszystko wydaje łatwe, proste i tak dalej. Czekajcie, tam było 5 po. To jest 55. O której my kończymy? Już? Która jest godzina? Znaczy, o której kończymy? Bo może tak, bo ja się trochę zgubiłem. Było 5 po. Było 55. Dobrze, to akurat. To teraz Państwu powiem jeszcze jedną rzecz, bardzo praktyczną, żeby pokazać. Słuchajcie. Przesadzanie uczniów w ławkach przez pierwszy semestr powinno być od najmłodszych klas po najstarsze, po studia regułą. Ktoś mówi po co? Ja Państwu powiem po co, posłuchajcie. I ktoś powie w nowych klasach. Nawet kiedy klasa jest pseudonowa, że po 1-3 przyszły już jakieś złe relacje, ja zaczynam w czwartej. Jak ja powiem, że już mi przyszły złe relacje, a teraz się mogą tylko scementować, to się scementują. Ja muszę próbować nawet to, co było złe, rozwalić w czwartej klasie, czy w pierwszej klasie. Co się robi? Posłuchajcie. Robi się coś takiego, że się przesadza przez pierwszy semestr uczniów. Ja zaraz powiem różne niuanse, ale to jest ważne, bo jak mam te parę minut, to powiem, to się może bardzo przydać. W klasie, w której nauczyciel nie przesadza, dzieje się coś takiego. Łączy cię z kolegą, z którym siedzisz najwięcej i z kilkoma jeszcze innymi. Ale jest mnóstwo osób w klasie, z którym nie łączy cię żadna linijka, żadna sznureczek. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli coś się zacznie robić temu dziecku w grupie, na przykład inni z grupy dołączą do niego, przeciwko niemu, guzik cię to obchodzi, bo to jest dla ciebie nikt. Dołączysz łatwo do takiej grupy, zadziałasz, stadnie zadziałasz, bezmyślnie i tak dalej. Ale jak nawet fizycznie na poziomie bliskim z tym dzieckiem, na poziomie fizycznym, tak, jesteś ileś czasu, przebywasz, pożyczycie sobie coś, podacie sobie rękę, coś zrobicie, to po pierwsze go znasz, przyjdzie jutro do szkoły, to powiesz mu cześć, czy poczęstujesz go czymś, czy nie wiem, pożyczysz mu zadanie do spisania, czy cokolwiek tam innego zrobisz, ale po drugie, okaże się, że on nie musi być twoim najlepszym kolegą, wystarczy, że jakakolwiek cię nic z nim łączy, prędzej nie dołączysz do grupy, która robi coś negatywnego, nie zrobisz i tak dalej. To jest niedoceniana rzecz. To robi 10% według moich badań osób z 1-3, tylko 10%, co dziesiąty nauczyciel. Jak to zrobić dobrze? Trzeba uprzedzić rodziców w tych młodszych klasach, żeby wiedzieli, po co my to robimy, żeby twoje dziecko miało kolegów, znało wszystkich i tak dalej. I żadne zabawy integracyjne tego nie zastąpią, nic. Bo to się dzieje, oni naturalnie nasiąkają jakby sobą. Za pół roku już mogą siedzieć z kim chcą, ale to doświadczenie nie zginie, że każdy siedział z każdym. Rozumiecie Państwo, co ja chcę przez to powiedzieć? Nic tego nie zastąpi. W starszych klasach w gimnazjum, czy w 4-6, wystarczy, że trójka nauczycieli to robi na różnych przedmiotach. Ja wychowawca się umówię jeszcze z dwójką i miesza uczniów. Wystarczy. Coś Państwu powiem bardzo ważnego. Ja na przykład, jak to robić? Najlepszy sposób? Niektórzy mówią, wyznaczę, kto z kim będzie siedział. Z wyznaczeniem jest zawsze na siłę.
jak ja wyznaczałem w zakładzie wychowawczym, gdzie pracowałem, wychowanka do czyszczenia toalety, to wychowanek mówił, nie ma szans, nie będę robił. Ale jak wylosował patyczkę z napisem łazienka, to ślepemu losowi się poddawał. Trudno, będę musiał, nie? I tak samo trzeba tutaj. Trzeba mieć różne sposoby losowania. Mniej lub bardziej atrakcyjne. Ja na przykład wizytówki miałem takie z imionami, które przedstawiałem. Coś Państwu powiem. Jak tu siedzą na sali, a pewnie by się znalazło paru nauczycieli, którzy to robią, to wiecie, że to jest nie do przecenienia. To działa... To jest ta zła gleba pod bullying. W takiej klasie jest trudniej o bullying, a nawet jak on jest, to on się słabiej rozwija. Trudniej jest ustrukturalizowaną przemoc. Bo popatrzcie, nie da się zapobiec temu, żeby różne akty agresji nastąpiły w klasie. Ale bullyingowi, żeby etatowa ofiara się nie pojawiła osobnikom, jak najbardziej się da zapobiec. Czyli popatrzcie, ja nie osiągnę tym przesadzaniem sytuacji, że każdy będzie równie popularny. Bo dziecko może być z indywidualnych powodów niepopularne, przez tą swoją inność, trudności komunikacyjne takie, ja nie zaczaruję rzeczywistości i powiem, ja go uczynię równie popularnym jak inni. Bo nie uczynię go równie popularnym jak inni. Ale mogę sprawić, że on będzie jakimś kolegą wszystkich, a nie ofiarą etatową. To nie jest jedyne rozwiązanie. A zobaczcie, jeszcze zdążę 5 minut ostatnio, ale o tym powiem. Popatrzcie, zgodzilibyśmy się, że jak są te pojedyncze konfrontacje, że pierwsze teksty idą do niego, przestań się jąkać, głupku. O, tu ja mam taki przykład, zobaczcie. Że to jest z badań moich, że do dziewczyny dogadywali, żeby mówiła głośniej, zgłoś się do poradni z tą swoją dysleksją, może tam ci pomogą, nie? To jest taki pierwszy niedopałek, od którego może pójść ogień bullyingu, tego mechanizmu, wiecie. Jestem na lekcji, ten się jąka, a ten z tyłu mówi do niego, idź do poradni, jąkało, nie? Czy coś w tym stylu. Czy byłoby rozsądne tego niedopałka nie zgasić? No nie. Bo po pierwsze daje informację zwrotną temu, kto się odważył, że nic się nie stało, prawda? Po drugie innym, mniej odważnym, którzy by do stada dołączyli, daje informację, że ja tu nie reaguję, czyli nic nie robię, czyli można dołączyć, zaśmiać się, zrobić. A dziecku, które wcześniej mogło być ofiarą, daje informację, zbierałeś wcześniej, będziesz zbierał tutaj też, nikt paluchem nie ruszy w twoim kierunku. No dobra, to ja znam ludzi, którzy działają bardzo ostro. No pamiętacie ten przykład z chłopakiem, który klękał. No to była ostra, gorącym żelazem, ktoś by powiedział, wypaliła bullying. No widać, jak wypaliła. Co będzie, jak ja powiem do niego, ja z tobą pójdę do lekarza, jak będę musiał pójść i ciebie będę leczył, nie? Wszyscy się zaśmieją, pewnie uczniowie. Ja powiem, klepnąłem go ładnie, poczuł, gdzie raki zimują, już tego nigdy nie zrobi i pewnie nie przy mnie, ale z tym potencjałem trzeba coś zrobić, tak jak ten chłopak, który klęczał, zrobił. Tu nie wystartuje, ale na przerwie wystartuje, tak? I na kogo? Na słabego, do mnie nie, bo nie jestem słaby w tym momencie. I najczęściej to się przenosi tak, że ta ofiara zaczyna zbierać, staje się jakby powodem. Co było powodem, że mi nauczyciel śmieszył przed kolegami? Głupek, który się jąka, nie? No to mu dołożę za to i zrobię i tak dalej. Trudna rzecz, nie? Bo co ja przed chwilą powiedziałem? Brak reakcji jest bez sensu, a reakcja jeszcze gorsza. Głupio brzmi, nie? Tak jakbyśmy byli co najmniej bezradni. Ostatnie pytanie na ten wykład, ale życiowe bardzo. Jak nie te skrajności, które widzimy, że mają swoje duże ograniczenia potencjalne, to co? Jaka reakcja tu dałaby... Dobra, nigdy nic nie działa zawsze. Ale jeżeli te dwie reakcje dają duże prawdopodobieństwo porażki, czyli ten brak reakcji i ta reakcja mocna, to przepraszam, jaka reakcja ma szansę bycia wystarczająco silną, żeby zadziałać i mądrą, ale też nieprzesadzoną, żeby nie zadziałać odwrotnie? No po ludzku, co innego mogę zrobić w tej konkretnej sytuacji? Jak zadziałać na konfrontację, żeby to przyniosło sens? Trudne, nie? Nawet do doświadczonych ludzi. Ja to zadaję czasami pedagogom szkolnym, którzy długo pracują i oni też tak. Niby proste, ale trudne. To powiem Państwu, co zadziała. I będzie powrót do biologii. Musi się zamknąć nawiasem biologii. Po pierwsze, ja zawsze namawiam, żeby wykorzystać ciało i przestrzeń. To o tym zapominamy, nie? Słowem działamy. Po pierwsze, żeby tam pójść. Ja nie będę tego demonstrował, ale jakbym tam poszedł do tego, kto to powiedział, to będzie zadziałało, nie? A czy mocno działa podejście, tak? Nie, czy nie? Działa, nie? No pomyślcie Państwo na wszystkich. Jakbym tam pospacerował teraz do góry, tup, 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 tup i bym tam poszedł. Cokolwiek nie mówię, jak mówię z bliska, to jest mocniejsze. I to, co trzeba powiedzieć, to nie mówić rzeczy odnoszących się do niego i kasowanie jego, tylko na przykład powiedziałbym tak. Chciałbym, żebyśmy tak w grupie do siebie nie mówili tutaj. Wystarczająco mocne, żeby było nieprzyjemne i nie zachęcało do powtórzenia, ale na tyle słabe, żeby nie powodowało takiej frustracji, która powoduje, że muszę odbić na tamtym. Informacja dla wszystkich dookoła, nie powtarzaj tego, bo to będzie reakcja i to wcale nie taka, jaka byś chciał. Nikt się nie będzie śmiał, a jeszcze ktoś do ciebie przyjdzie, nie?
Jaka to jest informacja dla dziecka? Ktoś cię jednoznacznie broni. Podszedł nauczyciel i to zrobił. Minimum, co się tym osiągnie, to to, że przy mnie to się nie będzie działo. To już jest wcale dużo. Więc ja oczywiście coś Państwu powiem. Straszny mam problem, jak mam wykład półtorej godzinny o czymś, co normalnie robię zajęcie od 9 do 16 z grupą minimum. Natomiast chcę tylko pokazać jedną rzecz. Popatrzcie, ten bullying, nie? Kawał zwierzęcia w człowieku, ale kawał też wiedzy ludzkiej po stronie profesjonalisty, na przykład tego, który pracuje z młodzieżą, gdzie już uruchamiamy rozum, pomimo tych różnych atawizmów, których możemy się co chwila się doszukać, widzieliśmy w bullyingu, to jak zaczynamy napełniać naszą głowę wiedzą, znaczy fakt, musimy być wrażliwi, żeby to w ogóle widzieć i chcieć coś zrobić, to jest podstawa. Ale jak do tego dołożymy dobrą wiedzę i dobry rozum, to się okazuje, że wcale nasze rozwiązania nie muszą być bardzo wyszukane, żeby się w to wtrącić i żeby coś sensownego z tym zrobić. Nie zapobierzemy takiej zwykłej, znormalizowanej agresji w grupie, jakiejś tam, na pewnym rozsądnym, niskim poziomie. Natomiast to, żeby ona nie poszła w tak skrajną formę, żebyśmy się nie stali w klasie albo klasa się nie stała watahą wilków, to możemy zrobić. Bardzo dziękuję.